Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chyba już jesteśmy w otwartym pokoju. Jeżeli tak, to możemy się przywitać. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Joanna Atanasewicz i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić z Wami webinar. Powiedzcie mi, skąd jesteście, z kim się dzisiaj łączymy. Gdzie dzisiaj wysyłamy pozytywne fluidy? Ja znajduję się w zachodnio-południowej części Polski, czyli a konkretnie w Żaganiu. Jest u mnie dzisiaj bardzo słonecznie, troszkę wieje, ale myślę, że nie nagoni to jakichś brzydkich chmur i nie będzie deszczu. Powiedzcie, jak jest dzisiaj u Was i gdzie jesteście? Widzę, że ktoś już nieśmiało zaczyna pisać. Zapraszam, zachęcam. O, dzień dobry, Rosochata. No, no, no. Świetnie, jak ja się cieszę, że to jest mój bliski nuc. O, ja cię, ale niespodzianka. Cześć Beatko, witaj Beatko. Skoro piszesz, że witasz szczególnie ulubioną trenerkę, to zakładam, że to wy dziewczyny i że jest jeszcze z nami druga Beatka i jest jeszcze też Wiola. Jeżeli nie, to może dołączy. Dzień dobry. Serby pod Głogowem. No pięknie, ale dzisiaj mamy bliski rejon. Z Legnickiego Pola w Bartoszowie. Bartoszowo? Bartoszów? Tak? Bartoszowie. Świetnie, witam Was. Pięknie, Prochowice. Bardzo się cieszę. Czyli generalnie jest bardzo słonecznie. Serby, bardzo się cieszę. No, no, no. No to dzisiaj się będzie działo. Skoro jesteśmy bardzo blisko siebie, to nasza więź będzie tutaj, wiecie, przechodzić. Jerzmanowa, proszę bardzo, super. W Jerzmanowej to nawet kiedyś też byłam, miałam okazję być na szkoleniu, bardzo ładna szkoła, Mikołajowice, świetnie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Kotla, bardzo fajnie. Witamy. Słuchajcie, no to co, zaczynamy w takim razie. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony narzędziom Google'a. Część narzędzi Google'a już znamy. Znamy na przykład dokumenty Google'a, prawda? Znamy dysk Google'a, na którym możemy umieszczać swoje na przykład nie wiem, zdjęcia, czy też dokumenty, jakieś, przepraszam, prezentacje, karty prac i tak dalej. Znamy oczywiście dokumenty Google, w których możemy pisać te dokumenty, czy też prezentacje. Witamy, witamy Jerzmanową, gdzie możemy tworzyć prezentacje. Więc niektóre dokumenty są, przepraszam, narzędzia są Wam bardziej znane. Ja bardzo lubię narzędzia Google'owe, ponieważ one świetnie integrują się z moimi urządzeniami. Mogę korzystać z tych narzędzi zarówno na tablecie, jak i na smartfonie oraz na komputerze. Wystarczy, że zaloguję się jednym kontem Google'owym, Gmail'owym, i mam dostęp do tych wszystkich narzędzi. Jeżeli zaloguję się tu oczywiście na komputerze w przeglądarce Chrome, w telefonie założę konto, i to znaczy założę konto, nawet nie muszę zakładać konto, bo jeżeli już mam założone, to po prostu wystarczy, że się na nie zaloguję. No i na tablecie też zaloguję się, więc to wszystko się ze sobą pięknie łączy i synchronizuje. I to, co robię w danej chwili na komputerze, w przeglądarce Chrome, w której jestem zalogowana swoim kontem gmailowym, za chwilę trafia do mojego telefonu i tam już za chwilę się też jakby aktualizuje.
I to jest bardzo fajne. Oczywiście my możemy korzystać z kilku kont gmailowych. Nie musicie mieć jednego. Jeżeli na przykład macie swoje konto prywatne i macie konto na przykład na tabletach tych szkolnych, to możecie tym kontem również zalogować się na swoim smartfonie i wtedy będziecie mogli też synchronizować te materiały z tabletu na swój smartfon i na tym smartfonie też z nich korzystać, czy też właśnie na ekranie waszego komputera. Tak więc tych kont można mieć więcej oczywiście i do każdego konta z osobna jest przypisany dysk. Na tym dysku możecie trzymać całą masę swoich rzeczy, ważnych rzeczy. I co jest jeszcze fajne, że oczywiście nie potrzebujecie w tym momencie korzystać z pendrive'ów, bo macie to wszystko w chmurze. Nie musicie pobierać na komputer, nie musicie kopiować, nie musicie przenosić, nie musicie pamiętać w ogóle, co macie na tym pendrive'ie, bo tak naprawdę wszystko macie tutaj, w swoim tablecie, czy też w smartfonie, a właściwie nie fizycznie na urządzeniu, tylko w chmurze. I gdziekolwiek pojedziecie, czy to nawet na koniec świata, jeżeli zalogujecie się swoim kontem gmailowym, to będziecie mieli dostęp do tych materiałów. Tak więc powyrzucajcie pendrive'y, korzystajcie z dysku, bo to jest naprawdę bardzo wygodne. Ale wracając do innych narzędzi, oprócz dysku, macie możliwość korzystania z całej gamy aplikacji, które Google wydał, i w żadnej z tych aplikacji nie musicie się ponownie logować. Wystarczy, że raz na smartfonie czy na tablecie zalogujecie się swoim kontem googlowskim. Macie możliwość tworzenia map swoich własnych, możecie wrzucać sobie filmiki na swój własny kanał YouTube, tak. Możecie też być youtuberkami, bo widzę, że tutaj chyba same kobiety są dzisiaj wśród nas. Więc od razu, jak tylko zakładacie sobie konto gmailowe, to od razu macie jakby też możliwość założenia kanału na YouTube, a właściwie go już macie, tylko wystarczy po prostu wejść i zacząć z niego korzystać. Możecie również korzystać na przykład z blogera i założyć sobie bloga. Oczywiście już nie mówię o mailu, no bo Gmail jest jak najbardziej znany. Kalendarz, który będzie się synchronizował między komputerem a waszym telefonem, czy na przykład aplikacja książki Google'a. To też za chwilę pokażę. No i bardzo mocno przeze mnie też takie polecane narzędzie Google Keep, który jest takim podręcznym notatnikiem i ja go w ogóle uwielbiam i on ma całą masę możliwości. Dzisiaj Wam te możliwości pokażę. Patrzę, bo mi się tutaj telefon cały czas uruchamia, ale wiem dlaczego, bo ja już mam go połączony z moim komputerem i dzisiaj będę działała na smartfonie trochę, ale Wy będziecie to widzieć na ekranie komputera. No więc jakie narzędzia dzisiaj sobie omówimy? Omówimy sobie dzisiaj narzędzia takie jak zdjęcia Google'a. To w pierwszej kolejności sobie omówimy, bo one są bardzo przydatnym narzędziem w waszej pracy zwłaszcza, bo ja wiem, że robicie całą masę zdjęć. I wiem, że w projekcie było tak, że te zdjęcia umieszczałyście sobie, myślę, że chyba są dzisiaj za nami same panie. Jeżeli jest jakiś pan, to niech krzyczy, to ja będę mówiła wtedy w tej formie takiej niemęskoosobowej, więc bardzo proszę o głos pana, jeżeli tutaj z nami jest. Więc wiem, że przesyłałyście na dysk Google'a i potem udostępniałyście te zdjęcia albo udostępniałyście rodzicom, albo trenerom, albo same po prostu dla siebie też korzystałyście z tego, ale zapewne zdarzyło się nieraz już tak, że nagle zabrakło Wam miejsca na dysku. No bo uwaga, dysk Google'a oferuje Wam tylko 15 gigabajtów przestrzeni. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie jest to dużo.
To jest bardzo mało jak na zdjęcia. Dlatego Google wymyślił aplikację zdjęcia i tam możemy, tam chyba jest 1 terabajt przestrzeni na zdjęcia, ale tylko pod warunkiem, jeżeli pozwolimy, żeby Google troszeczkę je zmniejszał w momencie przesyłania. Ale uwierzcie mi, on nie zmniejsza ich do takich bardzo, bardzo malutkich zdjęć. On je tylko troszeczkę jakby bardziej kompresuje. One troszkę tracą na jakości, ale dla Was to jest niezauważalne absolutnie. Spokojnie nawet można takie zdjęcia pobrać i wywołać sobie u fotografa i one będą naprawdę dobrej jakości. Więc tutaj w tym momencie możecie zapakować tych zdjęć całą masę, naprawdę niezliczoną ilość. Ja mam już tak zapakowane swoje Google zdjęcia. Mam zdjęcia tam chyba z przestrzeni, nie wiem, kilku lat, z każdego dnia, bo w każdym dniu te zdjęcia synchronizują się i tam mam po prostu zapas. I w sytuacji, w której zdarzy się tak, że wasz telefon ulegnie wypadkowi i będzie na przykład wyglądał trochę tak jak mój tutaj ten stary, że gdzieś coś po nim przejedzie i on się, nie daj Bóg, popsuje, to naprawdę nie ma strachu, ponieważ te zdjęcia mieszkają w chmurze. Nawet jak wam karta padnie, to w tym momencie te zdjęcia z chmury są w każdym miejscu do odzyskania. No i teraz tak, kolejna aplikacja, którą sobie omówimy, to Google Cardboard. Trochę fajna, nowa rzecz, która w zasadzie już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale ja Wam pokażę, bo być może w nowym roku szkolnym będziecie szukali jakichś nowych wyzwań, nowych rzeczy, które będziecie chcieli pokazać swoim dzieciakom. Więc Google Cardboard to jest, w zasadzie to jest też taka przyszłość w edukacji. To jest ta, to są te VR-y, czyli to jest ta, zawsze zapomnę, jak się nazywa, wirtualna rzeczywistość. Taka, w której, wiecie, tak jak w takiej przestrzeni 3D, to są takie okulary, które zakładamy i jesteśmy gdzieś w jakiejś grze, w jakimś miejscu. To jest naprawdę mega fajne przeżycie dla dzieciaków. Pokażę Wam również dzisiaj tak szybciutko, jak można stworzyć swoją własną mapę, jak synchronizować kalendarz, jak dyktować notatkę w dokumentach Google'a albo notatkę w Keepie, o którym już wspominałam. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to bardzo fajnym narzędziem do tworzenia na przykład kolaży albo poprawiania tych zdjęć jest Snapseed. No i jedna bardzo fajna edukacyjna aplikacja Toontastic 3D, która pozwoli Wam stworzyć historyjkę animowaną z ruszającymi się postaciami i z dźwiękiem, który będą nagrywały dzieciaki podczas animowania tych ludków, które tam wstawią. No dobra, to co? To w takim razie po tym krótkim wstępie. Aha, jeszcze co chciałam powiedzieć. Dzisiaj będzie nam potrzebny taki magiczny znaczek. On mieszka w Waszych tabletach i być może ktoś go już zauważył, być może nie, być może ktoś z niego korzystał. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli ktoś z niego nie korzystał, to się dzisiaj nauczy z niego korzystać, bo to jest naprawdę też bardzo, bardzo fajny znaczek, bardzo przydatna funkcja. Ten znaczek, gdziekolwiek znajdziecie, on oznacza w języku angielskim share, czyli udostępnij, podziel się tym, daj możliwość komuś innemu na zobaczenie tego, prześlij bądź, co to jeszcze może oznaczać? No myślę, że największym takim znaczeniem jest po prostu udostępnij, tak? I ten znaczek dzisiaj, tego znaczka będziemy też szukać w naszych tabletach, więc jeżeli macie gdzieś pod ręką swoje tablety bądź smartfony, jak najbardziej też może to być. Możecie je mieć w gotowości przy sobie, będziemy próbować sobie różnych aplikacji. Będę też prosiła o zainstalowanie, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał, i od razu będzie można wypróbować tych wszystkich narzędzi, o których ja dzisiaj mówię. Będziemy sobie robić też dzisiaj przerwy, bo przed nami 4 godziny działania, więc myślę, że przerwy jak najbardziej będą wskazane, ale wtedy będę o nich mówiła.
Tak więc spokojnie, na razie mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Ja szklankę całą wody i oczywiście szklankę kawy mam przy sobie, więc możemy zaczynać i do dzieła. Ja teraz udostępnię swój ekran. Udostępnię swój ekran. O właśnie, dobra. Jeszcze tylko wybiorę sobie pole, które chcę Wam pokazać. Okej, dobra. Jesteśmy i teraz, o właśnie, hop. Mam nadzieję, że widzicie ekran mojego, widzicie ekran mojego telefonu. Jeżeli nie widzicie, to powiedzcie, że coś jest nie tak, ale mam nadzieję, że to wszystko widać. Tak jak już mówiłam, zaczniemy dzisiaj od aplikacji, która nazywa się Zdjęcia. Słuchajcie, w waszych telefonach, czy też w waszych tabletach, jest ok, super. W waszych telefonach, bądź też w waszych tabletach, jest coś takiego jak galeria. Tutaj, o, widzicie, na pierwszym ekranie mam taki niebieski znaczek. On różnie jest oznaczany, więc nie szukajcie niebieskiego z żółtym kwiatkiem, ale szukajcie takiej ikonki, która jest podpisana galeria. No i teraz, jak wejdzie sobie do tej galerii, to znajdziecie tam zdjęcia, które oczywiście robicie na co dzień. Te zdjęcia zapisują się na karcie w waszym telefonie. Jeżeli macie kartę zewnętrzną, taką kartę pamięci, i ustawiliście to, żeby te zdjęcia właśnie się tam zapisywały, to one jak najbardziej się tam zapisują. Ale może się tak zdarzyć, że po jakimś czasie te zdjęcia zapełnią waszą kartę i będziecie musieli po prostu trochę wyczyścić. Zresztą ja znam szalone nauczycielki w projekcie, które robią całą masę zdjęć. Wiecie, 50 ujęć jednej sytuacji. Ja mam to samo, bo ja zawsze chcę po prostu z dobrej strony, z każdej strony sfotografować miny dzieciaków, jak pracują, sfotografować to właśnie, jak one się cieszą, kiedy robią jakieś fajne rzeczy, więc tych zdjęć naprawdę jest bardzo dużo. Ten telefon to jest taki telefon roboczy, więc tutaj za dużo tych zdjęć nie mam. Ja przed webinarem zrobiłam sobie kilka zdjęć, żeby po prostu je wykorzystać teraz i pokazać Wam. I teraz tak. Pokażę, jak te zdjęcia wysłać w chmurę. No i potem oczywiście będziecie mogli, jak już będziecie mieli w chmurze te zdjęcia zapisane, to będziecie mogli je po prostu sobie też z telefonu usunąć, bo one już będą w tej chmurze sobie tam mieszkały i nie będzie potrzeby właśnie trzymania ich wszystkich na karcie. No i teraz tak, ja już na przykład mam teraz chyba trzeci czy czwarty telefon, który, to nie to, że się chwalę, ale w sensie takim chcę, żeby Wam uświadomić, że za każdym razem mam inną kartę, a zdjęcia jakby w chmurze mam z kilku lat, tak? Czyli z różnych kart i one tam ciągle są i w ogóle nie znikają, tak więc na pewno Wam też nic nie zniknie. Pokażę Wam, jak ustawić w telefonie możliwość właśnie wysyłania tych zdjęć z galerii do zdjęć Google'a. Po pierwsze, musicie wejść sobie do sklepu Play i trzeba wpisać zdjęcia Google. O, widzicie, one się już pojawiają tutaj na telefonie, w tych wynikach wyszukiwania. Musicie sobie po prostu kliknąć na te zdjęcia Google'a. No i teraz tak, jeżeli macie tutaj taką informację otwórz, to znaczy, że macie już je zainstalowane na swoim tablecie bądź smartfonie. Jeżeli nie, to wtedy będzie taka opcja zainstaluj. Ona jest darmowa, ta aplikacja, więc bez problemu ją sobie możecie zainstalować. Ona też nie waży dużo, czyli nie jest jakąś mega wielką aplikacją, więc być może, że zajmie Wam to chwilkę, żeby to teraz zainstalować. Tu jest informacja, że są zakupy w aplikacji. Owszem, bo jeżeli będziecie chcieli ładować na Google zdjęcia w oryginalnym formacie, to wtedy macie ograniczoną liczbę miejsca, ilość miejsca i wtedy Google po jakimś czasie powie: halo, halo, skończyło ci się miejsce, musisz dokupić sobie, tak? Ale jeżeli zaznaczycie, żeby te zdjęcia były w małym rozmiarze, takim nieoryginalnym, to wtedy ich Wam się zmieści naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Pozdrawiamy Marta z Jerzmanowa, pozdrawiamy Halinę z Jerzmanowej. Świetnie, że z nami jesteście, bardzo się cieszę. No więc tak, jak już sobie zainstalujecie te zdjęcia Google, tak, no to po prostu w nie wchodzimy. Klikamy otwórz. No i teraz popatrzcie, pierwsze uruchomienie wygląda tak. Czy zezwolić aplikacji zdjęcia na dostęp do zdjęć multimediów i plików na tym urządzeniu? No oczywiście, że tak, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to zdjęcia nie będą przechwytywały tych zdjęć z galerii, prawda? Więc ja muszę kliknąć zezwól. I teraz popatrzcie. Kopia zapasowa i synchronizacja. Możesz to zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach. I teraz. Rozmiar przesyłanych plików, wysoka jakość, bezpłatne miejsce bez ograniczeń. Widzicie? Czyli ona jest wysoka jakość, ale to nie jest oryginalny rozmiar. Tak? No i tu jest taki, u mnie jest zaznaczone to, że mają się przesyłać zdjęcia tylko przez Wi-Fi. To znaczy, że w momencie, kiedy ja będę podłączona do sieci Wi-Fi, to tylko wtedy będzie ta tworzona kopia zapasowa i synchronizacja. Bo czasem jest tak, że ktoś ma na przykład taki plan taryfowy u swojego operatora, że ma tam, no nie wiem, 2 GB internetu, prawda? I teraz, gdybyście wysyłali to przez sieć komórkową, to bardzo szybko wam te gigabajty zlecą i wtedy za każde dodatkowe tam pobrane megabajty czy wysłane megabajty internetu będziecie musieli płacić dodatkowo rachunek. Tak więc zaznaczcie sobie, żeby wam się zdjęcia przesyłały tylko przez Wi-Fi, no chyba, że macie taki plan taryfowy, że macie na przykład, nie wiem, 10 gigabajtów internetu, no to spokojnie wam to wystarczy i możecie wtedy szaleć i przez sieć komórkową ciągle wysyłać. Możecie oczywiście w każdej chwili zmienić ustawienia. Zobaczcie, jak kliknęłam teraz, to zmienię ustawienia. I teraz mogę zaznaczyć, że moje zdjęcia będą oryginalne, przesyłały się. I teraz wolne miejsce to tylko 13 gigabajtów. Tak? Czyli w momencie, kiedy wysyłam, jedno zdjęcie waży około 5-6 mega, to zależy, jaki macie aparat w telefonie, no to można sobie szybko policzyć, jak szybko te zdjęcia zapełnią. 6 mega, 10 zdjęć to mamy 60 mega, 100 zdjęć to mamy 600 mega, tak? 200 zdjęć, które potrafimy zrobić na przykład w ciągu, no nie wiem, dwóch, trzech zajęć, to już my 1,2 giga, więc myślę, że w ciągu pół roku nasz dysk by się zapełnił i wtedy nie mamy miejsca już na kolejne zdjęcia. Tak więc oczywiście zaznaczamy wysoką jakość i bezpłatne miejsce bez ograniczeń i ta jakość zdjęć jest naprawdę świetna, tylko jest mniejszy rozmiar pliku, to znaczy on wtedy nie waży na przykład 6 megabajtów, tylko nie wiem, 2 może, tak? Nie sprawdzałam nigdy, ale na pewno są po prostu lżejsze. To tak w takim slangu, wiecie, informatyczno-internetowym po prostu używa się takich określeń, są lżejsze. No i teraz patrzcie, przesyłaj kopie zapasowe z użyciem komórkowej transmisji danych. My tego nie chcemy, to bo tak jak mówiłam, plan taryfowy oszczędzamy. Okej. Okay. Mamy to już zaznaczone. No i teraz popatrzcie, tutaj mam informację, na jakim koncie te zdjęcia będą się zapisywały. Ja w moim prywatnym telefonie mam oczywiście moje konto, apanaski@gmail.com, a tutaj na potrzeby dzisiejszego webinaru ja zalogowałam się kontem należącym do tabletów w mojej klasie, dlatego to się nazywa tabletowa klasa. No i tylko wystarczy, że teraz potwierdzę. I teraz zobaczcie, co tutaj się u góry dzieje. Tworzę kopię zapasową. Ja za chwilę wam pokażę, jak to wygląda na ekranie komputera, bo teraz cały czas jesteśmy w moim telefonie. Ja tutaj go sobie trzymam i sobie go tutaj miziam, o widzicie? I to, co mi się tutaj dzieje na moim telefonie, to samo wy widzicie na ekranie. Za chwilę przełączę się na konto, na to konto gmailowe tabletowa klasa, które mam w mojej przeglądarce. I tam wam pokażę, jak to wygląda i co z tym można zrobić. Oczywiście tutaj w telefonie już też bardzo dużo można z tym zrobić, bo jak widzicie na dole, jesteście teraz w takim dziale zdjęcia, czyli wszystkie zdjęcia, które zrobiliście i przesłaliście na zdjęcia Google, one tam są. Ale uwaga, popatrzcie,
Tutaj macie coś takiego jak albumy, czyli miejsce, w których możemy tworzyć foldery, do których wrzucimy zdjęcia z konkretnych jakichś akcji, z konkretnych jakichś wydarzeń. Na przykład macie, nie wiem, Dzień Matki, albo Dzień Dziecka, albo wycieczka, albo na przykład warsztaty z rodzicami. Tworzycie sobie album i wtedy zdjęcia, te, które zrobiliście podczas tego dnia, wrzucacie do tego albumu. I uwaga, wtedy ten album możecie udostępnić na przykład rodzicom poprzez link i oni zobaczą tylko te zdjęcia. Nie zobaczą całej waszej galerii, nie bójcie się, zobaczą tylko te zdjęcia, które wy wrzucicie do albumu i im udostępnicie. Tak? Mamy jeszcze takiego asystenta, który na przykład pozwala tworzyć, zobaczcie, animacje, kolaże, filmy, albumy, więc tutaj w tym momencie można z tego asystenta skorzystać. No i jeszcze można oczywiście udostępniać te albumy, które mamy, zacznij udostępniać i to wszystko można robić z pola, jakby z punktu widzenia telefonu, a teraz pokażę Wam, jak to wygląda na ekranie komputera. Przełączę się teraz na przeglądarkę i zobaczcie, jestem tutaj w przeglądarce. Co prawda, tutaj używam Mozilla, więc to nie ma problemu, czy to będzie Mozilla, czy to będzie Safari, czy to będzie Chrome. Możemy na każdej z tych przeglądarek po prostu otworzyć stronę www.google.pl i zalogować się w górnym prawym rogu swoim kontem Gmailowym. Popatrzcie, ja tutaj już jestem zalogowana moim kontem. Jeżeli wy tutaj nie macie takiego kółeczka nie wiem, albo z ludzikiem, albo ze swoim zdjęciem, jeżeli już go wrzucaliście, to będzie coś takiego: zaloguj się. Albo załóż konto. W każdym razie nie będzie tutaj widać, że wy to wy, tak? Trzeba będzie się tutaj po prostu zalogować. No więc ja już jestem zalogowana i mam tutaj dostęp do moich narzędzi i teraz te narzędzia wszystkie, tutaj widzę dwa, Gmail i grafika, ale ta grafika to jeszcze nie te zdjęcia. Wszystkie aplikacje Google'owe mieszkają w tych dziewięciu kropeczkach. Te dziewięć kropeczek jest bardzo fajne, ja je bardzo lubię, bo to jest moje centrum dowodzenia i zarządzania światem. I tutaj właśnie mieszkają te zdjęcia, o których przed chwilą Wam mówiłam. Czyli to samo, co macie w telefonie, macie też tutaj na ekranie swojego komputera. No więc teraz wystarczy tylko kliknąć w zdjęcia. Op. Czekamy, aż nam się tutaj ładnie załadują. Czekam, czekam, czekam. Jest, ciach, widzicie? Przed chwilą te same zdjęcia widzieliśmy w telefonie, a teraz widzimy je na komputerze, tak? Ja to samo, co w telefonie, mam już w komputerze. I teraz zobaczcie, pamiętacie taką sytuację, że się podpinało telefon, komputer, prawda? I przesyłało się jakimś kablem USB zdjęcia i tak dalej. USB nie wykrywał. Jakieś trzeba było instalować aplikacje, żeby nasz telefon był widoczny i w ogóle cuda wianki. Dzisiaj wystarczy wysłać w chmurę te zdjęcia i z każdego komputera, na którym się zaloguje, dostęp. I teraz oczywiście ja te zdjęcia mogę sobie przeglądać. Zobaczcie, jak ja kliknę sobie to zdjęcie. Tutaj w tym akurat telefonie mam słaby aparat, więc te zdjęcia są też takie paskudne, ale zobaczcie, jak sobie powiększę to zdjęcie, to o, widzicie ten nasz przyjazny znaczek, nowość, szybsze udostępnianie znajomym, wysyłaj zdjęcia na dowolny adres e-mail lub udostępniaj w zdjęciach Google. Okej, za chwilę. Ja najpierw chcę Wam pokazać, co Wy jeszcze możecie zrobić z tymi zdjęciami w zdjęciach Google'a. Popatrzcie, jak klikniecie na te, widzieliście tam, to było o takie suwaczki, to zobaczcie, macie dostępne filtry, które możecie nałożyć na te zdjęcia i czasem jak są zdjęcia nieudane, trochę prześwietlone albo trochę za ciemne, to wy możecie je tu automatycznie poprawić, tak? Oczywiście zmiany można cofnąć, klikając, przepraszam, w górnym pasku cofnij zmiany,
Możemy oczywiście nadawać różne filtry i to mogą być jakieś czarno-białe czy jakieś tam inne. Jeżeli Wam się zrobi zdjęcie, które będzie na przykład pionowe, a Wy chcieliście poziome, to jak najbardziej możecie też po pierwsze przyciąć to zdjęcie. Zobaczcie. O, ciach, widzicie, jakie to jest proste. Jeszcze sobie przytnę i teraz chcę, żeby tylko żeby tylko te dwie puszeczki były widoczne. I teraz uwaga, jeszcze można je obrócić. Tak? Hop. Tak, więc jak wam się. No to możecie sobie je poobracać. Możecie zresetować.
Halo, halo. Czy mnie widać i czy mnie słychać? O, super, bardzo się cieszę. Jesteśmy ponownie, jest ok, dobra. Okej, okay, to w takim razie znowu dzielę ekran. Dobra, i teraz. Idziemy tutaj. Dobra. Otwieram sobie czat, żeby było widać, widać i słychać. Świetnie, bardzo się cieszę. No dobra, to po małych trudnościach jesteśmy znowu z powrotem, wszystko widać. Słuchajcie, no więc tak, widzieć te zdjęcia rodzicom na przykład. Są dwa sposoby. Kiedy najedziemy na zdjęcie, pojawia się w górnym lewym rogu taki ptaszek. Jak go sobie klikniemy, to znaczy, że wtedy zdjęcie jest zaznaczone. I ono nawet się tutaj na niebiesko zaznacza i u góry jest informacja. Wybrano jedno zdjęcie. Jak przytrzymacie klawisz Shift i przejedziecie nad innymi zdjęciami, to one się jakby zaznaczą. Ale tylko, to znaczy one się jakby podświetlą, ale zaznaczą się wtedy, kiedy klikniecie na ostatnim zdjęciu ten ptaszek, ten dzióbek, tak? Oczywiście zdjęcie można odznaczyć i można wybrać tylko te, które chcemy. No i teraz popatrzcie, u góry jest właśnie ten nasz znaczek, jest udostępnij. I jest plusik. Na razie wybierzemy znak plus i po kliknięciu tego plusika pojawia nam się, zobaczcie, pojawiają się cztery możliwości. Możemy utworzyć album, już udostępniony, animację albo kolaż. Kolaż, czyli możemy zrobić te wszystkie zdjęcia ze sobą i powstanie nam jedno duże, na którym będzie kilka zdjęć, które zaznaczyliśmy. Wybierzmy sobie album. I teraz popatrz. Tutaj są albumy, które ja już wcześniej utworzyłam, a teraz utworzę nowy album. O, pojawia nam się nowe okno i miejsce na wpisanie nazwy. I te zdjęcia, oczywiście, które ja zaznaczyłam, czyli zdjęcia próbne. Sobie je nazwę, później będę wiedziała, że muszę je usunąć. No i teraz zatwierdzam tu ptaszkiem w górnym lewym rogu. Hop. I teraz już mam folder zdjęcia próbne. Uwaga, te zdjęcia nadal są w mojej głównej galerii. Tak? One cały czas tam są. Ale kilka z nich wyodrębniłam i utworzyłam z nich album. I te albumy mieszkają, o tutaj w albumach. Po lewej stronie macie opcję zdjęcia. Wtedy widzicie wszystkie zdjęcia. Poniżej są albumy. Potem tam jest asystent i udostępnianie. No i teraz uwaga, zdjęcia próbne. To jest album, który przed chwilą utworzyłam. No więc patrzcie. Klikam na te zdjęcia próbne, tak? I te zdjęcia, które zaznaczyłam. I teraz ja ten. Ale jeszcze zanim to zrobię, to popatrzcie. Macie tutaj po lewej stronie jeszcze taki znaczek, obrazek z plusem. I tutaj możecie jeszcze inne dodać zdjęcie. Jak klikniecie w tablecie, tak? To nie jest tak, że do albumu możecie dodawać tylko zdjęcia, które są w chmurze. Absolutnie jakieś zdjęcia, to zaznaczacie i po prostu wrzucacie je do tego albumu. Są dwa zdjęcia dodane. No dobra, już mam zdjęcia, które chcę udostępnić i teraz nasz magiczny znaczek. Share, czyli udostępnij. Klikam na niego. Hop. I teraz tutaj,
Tutaj widać, słuchajcie, no, maile moje, jak dzieciaki źle wpisywały, oczywiście jak wysyłały do mnie maila, to źle wpisywały tutaj, ale ten jeden jest mój właśnie, Joanna Panasewicz, zresztą mogę tutaj wpisać adres, apanaski, taki jest mój adres, gmail.com. Teraz, jak ja tutaj wpisuję ten adres, to wynia, bo przecież mogłyście być na wycieczce z koleżanką i teraz wy zrobiłyście zdjęcia i koleżanka zrobiła zdjęcia. Po co mieć dwa foldery, jak można mieć jeden? Czyli jeżeli ja udostępnię koleżance ten album za pomocą Gmaila, to koleżanka będzie mogła dodać jakieś zdjęcie do tego folderu i zaraz zobaczę, jak to się odbywa. Natomiast, czyli joannapanaski.gmail.com, ok, zaznaczam i popatrzcie, na dole klikam, bo tu już mam wpisaną Joannę Panasewicz i tutaj klikam wyślij. Czekam, czekam, czekam. Czekam. Ja mam do nich dostęp, jestem właścicielem i jest udostępniony ten folder Joannia Panasewicz. Ja teraz na swoim telefonie dostałam właśnie wiadomość, informację, że mogę wejść do tego folderu i mogę coś do niego dodać. Ja tutaj zaraz dodam zdjęcie i zobaczycie, ono się za chwilę pojawi. Dodam tutaj takie zdjęcie, jak robiłam z dzieciakami. O. Hop. Nie, czekajcie, żeby ich nie było tutaj widać. O, same łapki widać. Dobra, okej. I teraz patrzcie, ja przesyłam zdjęcie, ono za chwilę powinno tu pojawić. Za chwilę powinno się tutaj pojawić. Jeżeli się jeszcze nie pojawiło, to ja odświeżę stronę. Odświeżę stronę. Strasznie. Okej. Popatrzcie, po prawej stronie najpierw mam informację. Zobacz, kto dołączył. Dołączyła Joanna Panasewicz. Okej, do tego albumu i jest aktywność. Ma to ja dałam albumem, który udostępni swojej koleżance. I ona jak będzie, ale uwaga, musicie jej udostępnić to na adres e-mail, tak? Na adres gmailowy, bo jeżeli udostępnicie jej tak tylko po prostu linkiem, to ona nie doda. Ale jest w moim koncie. To teraz, jak udostępnić te zdjęcia rodzicom, ale tak, żeby oni mogli je tylko oglądać. Więc popatrzcie, wystarczy, że wybierzecie ten znaczek share, czyli udostępnij i widzicie, co tutaj jest? Tu jest pobierz link C albo prawy przycisk myszy i kopiuj. No i oczywiście możecie sobie udostępnić to na Facebooku, ale wystarczy, że wklejacie do wiadomości, na przykład w mailu do rodziców albo przez Librusa i wysyłacie ten link do nich, żeby mogli obejrzeć. Ja Wam teraz też wysłałam link do tego folderu, więc możecie sobie teraz go zobaczyć, jak on u Was działa. Wystarczy po prostu kliknąć i zobaczyć, że możecie po prostu oczywiście możecie pobrać sobie te zdjęcia, tak, na dysk swojego komputera, ale możecie je też oglądać, ale na pewno ich nie usuniecie i na pewno nie dodacie niczego, tak? Tak więc to jest
bardzo fajna opcja. Każdy, kto robi zdjęcia, może tutaj dorzucić. My tak czasem robimy, na przykład jak spotykam się ze znajomymi i jest dużo znajomych i każdy na przykład na jakiejś konferencji, wstępniamy sobie mailowo i każdy, kto robił jakiekolwiek zdjęcia, to je tutaj po prostu wrzuca i potem możemy je oglądać i one się zachowują na lata. Tak więc naprawdę to bardzo fajna forma. To samo oczywiście możecie zrobić na telefonie. I na telefonie, jak wejdziecie sobie w opcję zdjęcia, jest ta sama możliwość, czyli zaznaczacie
Już jestem. Wiecie co, mam wrażenie, że ten TeamViewer, którym się tutaj łączę, trochę nam to psuje. Okej. Witam. No właśnie, wróciło, tylko wiecie co, ja tutaj boję się, że mam się tutaj. A, jest, dobra, okej. Jesteśmy tu. A powiedzcie, czy widzicie teraz ekran mojego telefonu? Nie, okej, dobra. Czyli muszę udostępnić. No zobaczymy. Wiecie co? Kurczę, nie wiem, czemu nam takie dzisiaj dziwne rzeczy wychodzą. Teraz? Super, dobra. Okej, okay, no jakiś fatum, no nie wiem, może ładna pogoda, to internet bardzo, tak, łącza się przegrzewają. Wiecie, bo to jest tak, że jak jest ładna pogoda, to trzeba na dworze ją spędzać czas, a nie przed komputerem. No ale cóż, siła wyższa. Dobra, więc tak. O czym my tu mówiliśmy? A, wiem, o cardboardzie. Słuchajcie, jest takie urządzenie, takie okulary, które nazywają się cardboard. I ja to wpiszę Wam tutaj, cardboard Google. Pod taką nazwą możecie znaleźć to w sieci, żeby zakupić, no bo oczywiście, żeby takie okulary mieć, trzeba by było je kupić, ale to jest wydatek rzędu, takie jedne okulary można nawet za dychę kupić, chociaż trzeba uważać, bo te najtańsze nie są takie fajne. Ja kupiłam te Google'owe chyba za 20 zł bodajże. I one no już mi trochę służą, trochę się już zniszczyły, już taśmą klejącą je tu podklejam, ale jeszcze trochę działają. I teraz, na czym to polega? Słuchajcie, ja to rozłożę i pokażę Wam. Czekajcie, tu wezmę sobie, o tak. Rozkładam. Popatrzcie, tu w środek trzeba włożyć telefon. Jak się tutaj włoży telefon i się zamknie, to przez te okulary, które tutaj są, takie są soczewki, przykładamy to do oczu i oglądamy to, co jest w tym, wyświetlone na naszym telefonie. I teraz jest tak, że oglądamy normalne zdjęcia, które tam są, tylko specjalnie zrobione zdjęcia pod te okulary. I do tego służy aplikacja, która się nazywa Cardboard właśnie, tak samo jak wpisałam Wam na czacie. Jak wejdziecie sobie do sklepu Play i wpiszecie Cardboard przez C, Cardboard, to wtedy zainstalujecie sobie tę aplikację. Tylko że Wy, nie mając takich okularów, jeszcze z niej nie skorzystacie. Ale ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Po pierwsze uruchomienie tej aplikacji wygląda tak, że on znowu pyta, czy zezwalamy na dostęp do zdjęć. Jeżeli będziecie chcieli robić sami zdjęcia takie, to warto zezwolić. Pokażę Wam też, jak to wygląda. Więc tak, rozpoczynamy konfigurację. Aby uzyskać optymalny efekt, sparuj telefon z Googlami. I jest tak, nie masz Google Cardboard? Twoje Google. Ok, no to ja klikam. Twoje Google. Aha, otwieranie za pomocą. No dobra, Chrome weźmy. Co on mi tutaj chce teraz uruchomić? Sprawdź sobie cardboard. No dobra, ale ja już mam. O właśnie, takie papierowe. Dobra. O, znajdź Google dla ciebie. O, patrzcie, nawet za. Aha, 38 zł. Ok. No, można na przykład kupić jakieś takie trochę większe. O, tutaj mamy za 56, no, trochę drogie. No, wiecie co, na Allegro można kupić po prostu to taniej. Dobra, wyjdźmy z tego.
Wybieram tę strzałkę pomarańczową, czyli rozpocznij. A, dobra. Zezwolić aplikacji Cardboard na robienie zdjęć i nagrywanie filmów. OK, zezwalam. I teraz zobaczcie. Szukaj tego symbolu Cardboard na Google'ach. Zobaczcie, ja mam, o, widzicie, taki symbol mam na swoich okularach. I teraz ja muszę moim telefonem zeskanować ten znaczek. Skanuję go. Muszę to zrobić tutaj, bo coś mi tutaj. No, skanuj. Miałam potłuczony aparat, więc być może, no nie chcę złapać ostrości, nie ostrzy mi tu. O, jest, dobra, złapał. Parowanie przebiegło pomyślnie. Okej. O, i teraz zobaczcie, on mi pokazuje, umieść telefon w Google'ach, tak? Czyli każe mi włożyć ten aparat tutaj do tego. No więc dobra, wkładam, tylko że mój telefon jest po prostu trochę za duży. I on się teraz trochę wygasił, bo niestety nacisnęłam. W każdym razie, jak włożycie ten aparat, jak włożycie ten telefon do. No, poczekajcie, coś się pojawiło. Dobra, o, widzicie? I teraz wy to widzicie jakby podzielone, bo to jest tak, że to macie na jedno oko i na drugie oko, ale jak wy to włożycie sobie w ten aparat, znaczy w te okulary, i jak je założycie, to jak patrzycie, wow, mega, to jesteście po prostu w świecie trójwymiarowym. To wiem, że to teraz śmiesznie wygląda, że ja tam patrzę nie wiadomo gdzie. O, ja widzę liska i teraz tego liska muszę zaznaczyć. Hop. A, lisek się przeciągnął. Co lisek zrobi? I teraz, o, widzicie? Możesz latać. OK. I teraz jestem ptakiem, który będzie latał. No, latajcie, ptaszki. Hop, zaznaczam ptaki. O, proszę bardzo, i lecę z ptakami. Ludzie, którzy mają problem z błędnikiem, to trochę to, wiecie, wariuje. Teraz tutaj to, co widzicie na ekranie, to trochę słabo się to przewija, tak? Jest takie trochę zatrzymane. Ale jak się włoży to w te okulary, to naprawdę super widać. Już jestem. No niestety widzicie, dzisiaj strasznego pecha mamy, bo ciągle nas tutaj wywala i ciągle nam to przerywa. W każdym razie polecam Wam wypróbowanie tego. Naprawdę to jest świetna rzecz. Jak wejdziecie do sklepu Play, to jak wpiszecie VR, czyli VR, to znajdziecie całą masę aplikacji. Na przykład będą aplikacje takie roller coaster i to jak się uruchomi wtedy te aplikacje i włoży się telefon w te okulary, to normalnie ma się wrażenie, jakby się było tam w środku. Wiecie, wirtualna rzeczywistość, tak? I tam wtedy po prostu dzieciaki zjeżdżają na przykład na tym roller coasterze. Albo można na przykład kosmos oglądać i wiecie, między planetami się poruszacie. Albo są na przykład, jest świat dinozaurów.
Mało tego, jest cała masa filmów na YouTube, które można oglądać przez te VR-y i wtedy oglądacie tak, jakbyście byli normalnie w tej przestrzeni trójwymiarowej. Naprawdę to jest mega, więc polecam Wam, a szczególnie pokażcie to dzieciakom, bo im to się będzie też podobało. Smartfony, więc na przykład mogą sobie zafundować takie okulary. Zresztą można kupić nawet okulary takie sklepie jakimś takim ze sprzętem, tylko to trzeba uważać, bo te najtańsze okulary nie są dobrej jakości, czasem są do nich takie joysticki, które nie działają. Ja na przykład mam takie jedne okulary i w ogóle nie działają. Na przykład co jest fajne w tych okularach cardboarda, to że one mają tutaj, zobaczcie, tu jest taki przełącznik, to są dwa magnesy. Jeden jest tu w środku, nie wiem, czy widzicie. O, widzicie? Jeden jest w środku, a drugi jest tutaj na zewnątrz. I jak się najedzie, jak się włoży telefon i się najedzie takim, nie wiem, czy tam widzieliście, tak z liskiem było, taka kropeczka. Jak się najedzie kropeczką na tego lisa, to on tam pokazuje, że trzeba to zatwierdzić. Więc to jest, o, widzicie, taki przełącznik. To są dwa magnesy, które one się bardzo mocno przeciągają, więc jak ja tutaj przeciągam w dół, to on za chwilę wraca na swoje miejsce. Czyli to działa jak po prostu taki przełącznik. To jest naprawdę mega fajna rzecz, więc polecam waszym dzieciakom, pokażcie im, a jak nie będziecie umieli rozkminić sami, to po prostu poproście, żeby one wam w tym pomogły. Uwaga, można też wpisać na YouTube na przykład okulary VR, jak uruchomić, tak? Albo na przykład na stronie Google'a pewnie, jak wejdziecie tego cardboarda, to tam też jest taki, że tak powiem, samouczek, tak? Zresztą jak uruchomicie pierwszy raz aplikację, włożycie ten telefon w te okulary, to tam wszystko wam będzie pokazywało, tak? Skieruj gdzieś, będziecie widzieć, po prostu będziecie oglądać. Jak coś będzie migało, aha, to znaczy, że trzeba to zatwierdzić, więc tym po prostu dzióbkiem. Ja mam tu jeszcze takie okulary, które dostałam gdzieś tam, chyba nie w Lidlu, były jakieś tam Star Warsowe i one też są ok, tylko one nie mają właśnie już tego, widzicie, do zatwierdzania. I tutaj jest problem w momencie, kiedy na przykład jest w aplikacji coś, co trzeba, że tak powiem, kliknąć, tak? To w tym momencie te okulary już na przykład nie spełniają swojej funkcji. Natomiast te właśnie z tym takim do kliknięcia są całkiem ok. Także polecam, bo naprawdę jest fajne. Natomiast jest jeszcze aplikacja Aparat Cardboard i wtedy możecie sami robić zdjęcia takie 360. Na przykład ja robię często na wycieczkach takie zdjęcia. Czyli robimy tak, że dzieciaki stają w kole i ja stoję w środku, włączam aplikację, ja mam ją tutaj, Aparat Cardboard. O, hop, widzicie? I tutaj nawet jest tak. Twoje wspomnienia w VR. Aparat Cardboard robi zdjęcia VR, trójwymiarowe panoramy, które możesz podziwiać w rzeczywistości wirtualnej i udostępniać znajomym. Można dodawać dźwięk, czyli można te zdjęcia nagrywać razem z dźwiękiem. I tutaj skorzystaj z Google Cardboard, żeby oglądać. OK, no i teraz popatrzcie. On się pyta, czy zezwolić na wykonywanie zdjęć. No jasne, że tak. I tutaj macie dostępne już kilka zdjęć zrobionych właśnie takich 360, ale my możemy sobie wybrać tutaj na dole ten aparacik. Hop. I teraz on znowu pyta, czy pozwalamy robić zdjęcia? Pozwalamy. Czy pozwalamy nagrywać dźwięk? Oczywiście, chociaż można odmówić. I teraz zobaczcie, on tu mi pokazuje, że mogę zacząć robić zdjęcie. I teraz wystarczy. Aha, i trzeba aparat trzymać pionowo. Klikam. I przesuwam w prawo. Jeżeli robię to za szybko, to on mi mówi zwolnij, tak? Jeżeli zjadę na dół, to on mówi spróbuj ponownie, trzymając urządzenie stabilnie w pionie, tak? Więc tutaj nie ma naprawdę możliwości, żebyście tego nie zrobili. Na pewno wierzę w was, że dacie radę.
I to jest naprawdę fajny sprzęt. Można sobie najpierw kupić, żeby wypróbować. Niedługo wakacje, poróbcie trochę zdjęć, gdzie będziecie, na przykład będziecie w górach, będziecie gdziekolwiek nad morzem, poróbcie takie zdjęcia, jak we wrześniu przyniesiecie i pokażecie, słuchajcie, byłam tu, zobaczcie, i obejrzą to przez okulary, to zrobicie takie wow, że naprawdę gwarantuję, że nie będą chcieli iść do domu. Tak więc polecam, polecam. Okej. No to mamy to. To teraz pokażę Wam mapy szybko, bo to jest też bardzo fajna rzecz, którą możecie wykorzystać ze swoimi dzieciakami. Ja szybko tylko będę współdzieliła mój ekran. Łącz się, łącz. Ok, full screen niech teraz będzie, już nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Ok, idziemy do do mojej przeglądarki, gdzie pokażę Wam, jak można zrobić sobie swoją własną mapę. Na przykład, jak jesteście w projekt, bierzecie nieraz udział w projektach e-twinningowych. Na przykład, w tych projektach jest tak, że różne szkoły z całej Polski mogą brać udział, różni nauczyciele mogą brać udział, i wtedy możecie na przykład się zaznaczyć na mapie. Albo czasem są takie akcje fajne w szkołach, że na przykład nauczycielki z różnych miast w Polsce umawiają się, ostatnio chyba na Facebooku widziałam taką akcję, nauczycielki z różnych miast umawiają się, że będą do siebie wysyłały listy albo pocztówki. I na przykład, wiecie, jedna klasa wysyła do 20 szkół w Polsce pocztówki. Albo był taki ostatnio projekt fajny, czytankowo, że dziewczyny wysyłały sobie między sobą książki do czytania. I na przykład książka, wiecie, z Wrocławia wędrowała do Olsztyna, potem z Olsztyna do Warszawy, a potem jak w Warszawie przeczytali, to wysyłali do Katowic, a potem, rozumiecie, czyli generalnie to wędrowało między gdzieś tam miastami w Polsce. No i teraz uwaga, oni się zaznaczali na mapie, skąd oni są, żeby dzieciaki wiedziały, bo wiecie, generalnie my wiemy, gdzie są Katowice, dzieciaki nie zawsze. I czasem im to sprawia trudność, więc trzeba im po prostu pomóc to ogarnąć. Więc ja często robię takie mapki i zaznaczam różne ważne rzeczy na tych mapkach. Pokażę Wam teraz, jak zrobić taką swoją własną mapę, albo uwaga, możecie zrobić teraz przed wakacjami na przykład, możecie poprosić, żeby dzieciaki przyniosły nazwy miejsc, gdzie były kiedyś na wakacjach i polecają to miejsce. I zróbcie sobie na przykład mapkę miejsc do odwiedzenia w te wakacje, albo miejsc godnych polecenia przed wakacjami. I teraz, jak to zrobić? Popatrzcie. Wchodzimy sobie na przeglądarkę i wpisujemy w wyszukiwarce stronę www.google.pl. Teraz logujemy się na swoje konto i uwaga, znowu w dziewięciu kropkach wybieramy dysk. Wybieramy sobie dysk, wchodzimy na nasz dysk. Czekamy, 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 aż się załaduje. Okej, załadowało się. I teraz uwaga, w górnym lewym rogu, oczywiście to jest wasz dysk, na którym możecie trzymać swoje materiały, tak? To już wiemy jakby i to nie musimy tego omawiać. To działa jak dysk komputera, tyle że w chmurze, tak? Mamy foldery, mamy różne pliki, więc tutaj możemy sobie to przechowywać. I teraz patrzcie, klikamy sobie plusik nowy i teraz możemy stworzyć dokument, arkusz, prezentacja. Klikniemy na więcej, zobaczcie, to mamy tak, moje mapy Google'a, klikam na to, moje mapy Google'a. I teraz zobaczcie. No, szybko, szybko, szybko. Proszę bardzo, mamy mapę Polski i teraz ja tutaj do tej mapy mogę dodawać znaczniki miejsc. I za chwilę Wam wyślę link do tej mapy, ja Wam to udostępnię. Za chwilę wyślę Wam link i będziecie mogli zaznaczyć na tej mapie swoje miejsce. Skąd jesteście? Ja najpierw pokażę Wam, jak to zrobić. Żeby wpisać, żeby zaznaczyć miejsce konkretne, to musicie albo wziąć sobie znacznik, dodaj znacznik, tylko że wiecie, to musielibyście najpierw powiększyć sobie tę mapę
i trafić w to miejsce konkretnie. Czasem jest to jakaś mała wioska, albo na przykład, jeżeli mamy Łódź, to jest tak duża miejscowość, na przykład chcemy Łódź, ulicę Fabryczną, prawda? No to w tym momencie możemy znaleźć tę ulicę i tam postawić, o, na przykład, tak jak ja tutaj, zobaczcie, w Lesznie postawię znacznik, tak? Ale on jest nazwany jako punkt numer jeden. No ja mogę sobie tu nazwać go Leszno, i zapisać, tak? I już mam jeden znacznik. Ale ja mogę sobie dodać taki konkretnie, wiecie, że będzie pasował, na przykład wpiszę Żagań. I teraz wpiszę na przykład ulica. Poczekajcie, jaka tu jest na przykład ulica, nie wiem, ulica, chyba jest Jana Pawła. O, jest, ulica Jana Pawła II. I tę ulicę chcę sobie zaznaczyć w moim mieście. No to klikam, hop, i popatrzcie. Mapa przenosi mnie konkretnie na tę ulicę Jana Pawła II i postawiła mi tutaj znacznik. I ja wystarczy, że teraz kliknę to dodaj do mapy i teraz widzicie, po lewej stronie mam miejsca, które zostały zaznaczone na mapie. Leszno i Żagań Jana Pawła. Ale ja chciałabym, żeby tutaj było jeszcze Żagań, a tu mi się zaznaczyło Jana Pawła. Więc popatrzcie, tu mogę na kredeczkę nacisnąć i wtedy mogę edytować nazwę i dodam tu Żagań, przecinek Jana Pawła. Zapisuję, ale popatrzcie, ja mogę tutaj dodać też zdjęcie, więc klikam na aparat i teraz uwaga, mogę przesłać zdjęcie z komputera, jeżeli miałabym na przykład zdjęcie Żagania. Mogę wybrać zdjęcie z kamery internetowej, wtedy zrobiłabym zdjęcie sobie. Mogę wybrać jakieś, na przykład zdjęcie, które w internecie znalazłam i skopiuję link do tego zdjęcia, ale mogę też wyszukać grafikę Google'a, popatrzcie, i na przykład wpiszę tutaj Żagań. Zobaczymy, czy nam coś znajdzie. O, pewnie, że tak. Co prawda to nie jest ulica Jana Pawła, ale w Żaganiu jest piękna starówka, więc ja sobie tutaj klikam na to zdjęcie, klikam wybierz, ciach i już mam przy moim miejscu ładne zdjęcie Żagania. Klikam zapisz. O, widzicie? I nam się piękna mapa uzupełniła. No dobra, to teraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak ja to sobie pomniejszę. Ten widok i spojrzymy na całą Polskę. O, popatrzcie, mam w Polsce zaznaczone dwa miejsca, Leszno i Żagań. Chciałabym, żebyście teraz Wy zaznaczyły swoje miejsca, w których jesteście. I teraz pokażę Wam, jak możecie udostępnić tę mapę. No i znowu zobaczcie, szukamy albo magicznego naszego znaczka share, tutaj go nie mamy, ale mamy coś takiego tutaj, popatrzcie, udostępnij, widzicie? Udostępnij. I teraz muszę nazwać tę mapę, czyli tak, nazwę ją sobie webinar NUTS 2, okej. Okay. Opisu nie robię, klikam OK i teraz popatrzcie. Ustawienia udostępniania. Link do udostępniania dostępny tylko dla współpracowników, czyli dla osób, które będą miały dostęp przez maila na przykład, tak? I kto ma dostęp? No to na razie jest mapa prywatna, więc jakbym nawet wysłała Wam link, to wy niczego nie zrobicie na tej mapie, ale ja mogę to zmienić. Popatrzcie, mogę to udostępnianie linków włączone publicznie w internecie, czyli każda osoba w internecie może znajdować i uzyskiwać dostęp i nie jest wymagane logowanie się. I ja Wam teraz tak udostępnię, tak? Albo można zrobić tak, że każda osoba, która ma link do tego, to w sumie mogę tak zrobić, że nie to, żeby na przykład wszyscy ludzie na świecie teraz dawali tutaj znaczniki, tylko żebyście tylko wy, bo ja wam link wyślę.
I tutaj zaznaczam to, każda osoba mająca link może uzyskiwać dostęp i nie jest wymagane logowanie się. Klikam, aha, i teraz każdy może wyświetlać, nie, może edytować. Czyli zrobiłam teraz tak, że jak wy macie link, to wy możecie edytować tę mapę. Klikaj, klikam zapisz, ok. I teraz tutaj proszę bardzo kopiuję ten link i wam go wysyłam. Zobaczymy, czy ktoś odważy się, czekajcie, hop, czy ktoś odważy się dodać swój znacznik. Przypominam, że znacznik można dodać tak, że wybramy tutaj ten dzióbek, taki tą tę łezkę i gdzieś ją stawiamy, albo wpisujemy tutaj konkretnie miejscowość. Na przykład ja wpiszę miejscowość mojej szkoły, Konin Żagański. O, zobaczcie, klikam i to mi tutaj dodaje, pisze dodaj do mapy i już mam następny znacznik Konin Żagański. Jak sobie to pomniejszę, proszę bardzo, to widzę już trzy znaczniki na mojej mapie Polski. Poczekamy chwilę, bo może ktoś z was odważy się dodać, spróbuje sobie po prostu dodać ten znacznik do naszej mapy. On za chwilę powinien się pojawić. Jeżeli ktoś nie będzie mógł, to pytajcie, ja będę wam pomagała i będę próbowała pomóc, żeby dodać ten znacznik. Chwilkę poczekamy. Oczywiście każdy znacznik, zobaczcie, jak na niego kliknę albo najadę, to po lewej stronie pojawia się takie wiadro z farbą, a jak po prostu kliknę na niego, to pojawia mi się też ta nazwa i teraz możemy tutaj zmienić styl tego znacznika. Zobaczcie, mogę na przykład na czerwono zaznaczyć, albo mogę na przykład zaznaczyć, że to jest rower i tam chcę pojechać na wycieczkę rowerową, tak? Albo na przykład jakby dziecko powiedziało, że tam było na wycieczce rowerowej. Okej, no to zaznaczamy, że w Lesznie są fajne trasy rowerowe. Albo można wybrać się tam na wycieczki piesze, bo tam są piękne szlaki, tak? Więc tutaj w tym momencie można to tak pozaznaczać. No dobra, słuchajcie, okej, to wiecie co, mam dla was propozycję. Jest 18:20, minęła godzina i 20 minut, odkąd zaczęliśmy sobie tutaj gadać. Ja wam udostępniłam tę mapę. Jeżeli ktoś będzie chciał dodać jakiś znacznik, to zapraszam bardzo serdecznie. Można się dodawać do tej mapy. Jeżeli nie, to nikogo nie namawiam i nie obliguję. Proponuję, żebyśmy zrobili sobie teraz przerwę. 15 minut myślę, że nam wystarczy na to, żeby rozprostować kości. Poczekajcie, włączę teraz kawkę, włączę ekspres do kawy. Zaraz zobaczycie, jaki mam fajny ekspres, który robi kawę dosłownie w minutę. Uwaga, liczymy do trzech i kawa się pojawia. Raz, dwa, trzy, ciach, mamy kawę. I teraz, kochani, za 15 minut spotykamy się z powrotem. Rozprostujcie kości, uzupełnijcie płyny i potem będziemy działać dalej z naszymi aplikacjami Google. Dobra? Do zobaczenia za 15 minut. Ja tylko sobie wyłączę głos i kamerę. Tak, właśnie kawka, kawka. Zapraszam i zapraszam za 15 minut. No to do zobaczyska.
Okej, jestem już. Widzę właśnie, że dodajecie punkty do mapy. Super, super, super. Właśnie je sprawdzam. No, cudownie, kochani. Mamy tak, mamy Mikołajowice, mamy punkt czwarty ze zmienionym kolorem, to też już coś. I mamy Serby, szkoła podstawowa. No, super, naprawdę fajnie. Widzicie, tu można zrobić fajne zadanie dla dzieciaków. Dla dzieciaków, wiecie jakie? Można zrobić na przykład mapę, wyznaczyć punkty, i teraz na przykład dzieciaki mogą podchodzić do tych punktów, i pod tymi punktami na przykład mogą się mieścić jakieś ciekawostki dotyczące danego miejsca, albo mogą na przykład być tam jakieś zadania dotyczące tego miejsca. Czyli na przykład wyznaczacie sobie kilka miast. I na przykład pod Krakowem jest tam, gdzie klikną, gdzie Kraków, na przykład sprawdź, jak nazywał się tam na przykład, nie wiem, jakiś król, albo jak nazywa się ulica, na której mieszkał Matejko, albo no nie wiem, cokolwiek, rozumiecie, albo Warszawa, na przykład jak nazywa się słynny pomnik umieszczony na w samym centrum starego miasta, czy cokolwiek, rozumiecie? I dzieciaki muszą podchodzić, klikać, wybierać te punkty na mapie, a potem oczywiście każdy to swoje zadanie. Także super, że Wam się udało. Tak można się z tymi mapami pobawić, albo tak jak mówiłam, można zrobić jakąś listę miejsc do odwiedzenia na nadchodzące wakacje. I tak jak widzieliście, mapę wystarczy udostępnić albo linkiem, albo można też oczywiście mailowo, i te wszystkie mapy zachowują się na waszym dysku. Czyli jak już sobie stworzycie mapę i nadacie jej nazwę, to ona zawsze będzie na waszym dysku. Czyli żeby ją znaleźć, wchodzicie na swoje konto gmailowe, wchodzicie na dysk. I to będzie, zaraz Wam pokażę, gdzie, tylko poczekajcie, ja znowu udostępnię swój ekran. Okej. O, jesteśmy. I teraz hop, 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 tak wygląda nasza mapa. Natomiast ta mapa, ona się nazywa Webinar NUTS 2. I teraz zobaczcie, jak wejdziemy tutaj w dysk, to ona, o, tutaj na dysku jest wśród wszystkich innych plików, które mamy. Można sobie oczywiście zrobić folder, tak? Nowy folder mapy. O, folder mapy. Utwórz porządek na dysku, wiecie, żeby się tam później nie zagubić w gąszczu tych wszystkich materiałów. Mamy mapy. I teraz patrzcie. Wystarczy, że złapię tę mapę i ją po prostu przeciągnę, tak jak na dysku komputera normalnie przeciągamy, o, tutaj do folderu mapy i ona się tam przenosi. Tak? Jak wejdę sobie w ten dysk, przepraszam, folder, o, to jest moja mapa. Tak? Dobra. Super. Mam nadzieję, że już możemy te mapy zostawić i sobie przejść dalej, bo one są chyba już w miarę zrozumiałe i, że tak powiem, przez nas ogarnięte. Wrócę na chwilę do telefonu mojego. Słuchajcie, opowiadałam Wam o aplikacji, która służy do robienia notatek. To jest naprawdę świetna aplikacja Google'owa. Polecam ją naprawdę szczególnie, zwłaszcza paniom, które wysyłają panów na, uwaga, zakupy. Ta aplikacja nazywa się Google Keep. Tutaj jest Google Keep. Jak piszecie w sklepie Play, czekajcie, Keep, to na pewno te aplikacje znajdziecie. Już czekajcie, włączam mój telefon. Dobra, i teraz patrzcie. Google Keep to jest taka aplikacja, w której możemy tworzyć notatki. Po wejściu do tej aplikacji, ona nas informuje, że możemy notować bez ograniczeń. Układaj listy, rób zdjęcia, nagrywaj notatki głosowe i tak dalej. No i teraz popatrzcie. Notatki mamy przypięte u góry, czyli można jakąś bardzo ważną notatkę sobie tu u góry
przypiąć, a pod spodem jakieś takie mniej ważne notatki. Najpierw zrobimy sobie taką zwykłą notatkę, czyli klikamy nowa notatka. O, i ona nam się tutaj pojawia. I teraz nowa notatka to będzie się nazywała lista, nie, zadania na jutro. Ok, zadania na jutro. No i teraz tak, to jest tytuł mojej notatki, a tutaj już będzie jej treść. No i teraz tak, ja to tworzę, uwaga, ja tę notatkę tworzę, oj, czekajcie, wyszło mi nie, ja to tworzę w telefonie, mam podłączony ten telefon, ja to tworzę w telefonie, tak? Ale za chwilę Wam pokażę, jak można to zrobić w komputerze. Na razie zrobię w telefonie, bo na przykład jestem w pracy i jutro z dzieciakami chciałabym zrobić pracę plastyczną, więc muszę na przykład, nie wiem, przygotować farby, kupić na przykład farby czarna i zielona, bo tam się skończyło, tak? Farby czarna i zielona. Będzie nam potrzebny też klej na ciepło, więc ja sobie tu zapisuję, tak? I jeszcze coś tam innego sobie zapisuję. Aha, przygotować dyktando. A co? Niech mają. I jeszcze przynieść koleżance książkę o drzewach na przykład, tak? Bo poprosiła mnie i tak dalej. To jest moja notatka, którą robię w szkole sobie. I jak przyjdę do domu, to ja będę pamiętała, tak? Co ja tam planowałam, o czym mam pamiętać na jutro. Aha, mam kupić farbę czarną i zieloną, dobra, to zaraz pojadę do sklepu, rozumiecie? Czyli taka przypominajka. I teraz uwaga, moja notatka może mieć jakiś tam kolor. Tutaj po prawej stronie były takie trzy, zobaczcie jeszcze raz, o. Po prawej stronie na dole, tu widzicie takie trzy kropeczki. Klikam na te kropeczki i rozwija mi się menu. No i teraz mogę utworzyć kopię tej notatki, mogę ją znowu udostępnić, ale to za chwilę. Mogę nadać kolor tej notatce. Ona będzie czerwona, bo to ważne zadanie na jutro, tak? Dobra, i teraz po prawej stronie mamy taki plusik. I ja tutaj jeszcze mogę, zobaczcie, dodać do tej notatki coś. Mogę na przykład zrobić zdjęcie. Popatrz, jak kliknę zrób zdjęcie, to uwaga, o, klikam teraz ciach, zdjęcie. Widzieliście? Zrobiłam zdjęcie ekranu komputera. Dodaję do tej notatki. Chwilę to trwa. To zdjęcie się tam ładuje. No, ładuj się. Aż to strasznie wolno. Ok, dobra. Patrzcie, mam zdjęcie i mam notatkę pod spodem, tak? Co jeszcze mogę dodać? Mogę oczywiście wybrać obraz z galerii, który mam na telefonie i mogę dodać do tej notatki, na przykład zrobiłam zdjęcie, wiecie, jakiegoś adresu, jakiejś informacji, tak? Czasem mamy na przykład rozkład jazdy, ja mam w swoim kipie na przykład jakiś tam rozkład jazdy autobusów, czy coś takiego, no generalnie rozumiecie, te rzeczy, które potrzebujecie mieć zawsze, tak? Dobra, dodam tutaj te spinacze, niech będzie, hop. Widzicie? I teraz już mam dwa zdjęcia w mojej notatce. Zdjęcie komputera i spinacze. Co mogę dodać? Mogę dodać rysunek, czyli mogę sobie tutaj coś narysować. Hop. Okej. Okay. Albo na szybko mogę coś tam napisać, prawda? Dobra. Dodaję to. O, to się za chwilę doda. Co jeszcze mogę dodać do mojej notatki? Mogę dodać nagranie. To jest mega fajne. Patrzcie, nagranie. On się pyta, czy mam zezwolić aplikacji Clip na nagrywanie dźwięku. Oczywiście, że tak. Na jutro przyniosę, nie wiem, trzy mazaki w kolorze czarnym. Ale wymyśliłam. Ale popatrzcie, to jest moja notatka. Jeżeli nie macie czasu zapisać tej notatki w szkole, to możecie ją po prostu podyktować.
i sobie nagrać, tak? Nie wiem, pojadę do sklepu i kupię coś tam, albo przypomnieć mężowi, żeby mi przygotował trzy gwoździe i drucik, bo będę potrzebowała na jakieś zajęcia techniczne i tak dalej, tak? Ale zobaczcie, to co powiedziałam, to tutaj też, o, zobaczcie, widzicie? Zamieniło się to na tekst. I to jest też fajne. Dobra, i co jeszcze mogę dodać? I mogę dodać pola wyboru, ale to za chwilę Wam pokażę, o co chodzi z tymi polami wyboru. Dobra, to jest moja notatka. Okej, okay, ciach, widzicie? Ona już sobie tutaj mieszka. Dobra, teraz dodam sobie nową notatkę i to jest tu, popatrzcie, utwórz notatkę. I teraz tutaj są takie właśnie te pola wyboru i jak ja to kliknę, popatrzcie, to tworzy się nowa notatka i to będzie lista zakupów. Na przykład potrzebuję kupić chleb, masło, śmietana, szczypiorek. O Boże, tutaj coś wyszło jakieś. Aha, bo tutaj jest, wiecie co, poprawia masło, śmietana. Czy piórek? Dobre. Szczypiorek. O, tutaj jest szczypiorek. Ok. Teraz na przykład pomidory. I na przykład, nie wiem, co jeszcze można kupić? Mleko. Ok. To jest lista zakupów. I teraz mogę oczywiście te zakupy zrobić sama, ale ja mogę wysłać na przykład syna, córkę albo męża na zakupy. I teraz uwaga. Nie muszę tej notatki przepisywać, nie muszę tego kopiować i wysyłać mu Messengerem, bo jeżeli osoba, którą wysyłam na zakupy, ma zainstalowany Keep na swoim telefonie, to ja mogę udostępnić tej osobie tę notatkę i popatrzcie, jak to się odbywa. Przeciągnij elementy z listy, aby dodać wcięcia. Ok, nie, ja nie chcę żadnych wcięć. Popatrzcie. Jak mam tutaj tę notatkę, to klikam dodaj. Nie, przepraszam, nie dodaj. Przepraszam. Ojejku, ciągle mi wychodzi. Jak mam notatkę, to w dolnym prawym rogu mam trzy kropeczki. Klikam na te trzy kropeczki, tam jest współpracownik, dodaj współpracownika. Okej, popatrzcie. Ja, on pyta, czy zezwolić na dostęp do kontaktów. Oczywiście tak. I teraz patrzcie. Ja muszę tu wpisać adres e-mail osoby, której udostępniam tę notatkę. Wpiszę oczywiście tutaj siebie. Apanaski małpa gmail.com. Apanaski małpa gmail.com. I teraz ja tę notatkę udostępniam sobie na ten mój drugi telefon. I zanim wasz mąż, czy syn, czy córka dojadą do sklepu, to już będą mieli to na swoim telefonie. Ja teraz tutaj to zostawię, żebyście widzieli. O, tu się pojawiło znaczek, że ta notatka została udostępniona. Okej, okay. To ja teraz na moim telefonie wchodzę w aplikację Keep i widzę, popatrzcie, widzicie? Ja widzę tutaj tę samą listę zakupów. I teraz wiecie, co jest fajne? Najfajniejsze jest to, że jak ja będę robiła te zakupy, załóżmy, jestem synem tutaj, który został wysłany na zakupy, i jak robię zakupy, to ja tutaj odhaczam, co kupiłam. I teraz idę sobie po sklepie, idę, o, dobra, kupiłam chleb, ciach, chleb kupiony, masło kupione, śmietana też kupiona. Szczypiorku nie ma, pomidorów nie ma, ale kupiłam też mleko. Bo szczypiorek i pomidory kupię w warzywniczym. Okej, okay, no i sobie wychodzę z tej aplikacji, tak? I teraz tutaj ta aplikacja za chwilę na moim telefonie się zaktualizuje, to znaczy ta lista się zaktualizuje, jeszcze się nie zaktualizowała, bo wiecie co, cały czas ten telefon się tutaj w ogóle aktualizuje. Ale wiecie co? Nie wiem, dlaczego to teraz nie działa. W każdym razie to za chwilę pewnie się zaktualizuje. Tu na telefonie będzie widać,
że już te rzeczy zostały kupione. No być może, że to chwilę trwa, nie wiem, być może internet znowu coś spowolnił. Czekajcie. No, synchronizuj to. O, jest, dobra, widzieliście? A popatrzcie, cztery zaznaczone elementy zostały kupione już przez mojego syna czy męża i widzę, że jeszcze nie kupił szczypiorku i pomidorów, więc pewnie jedzie do warzywniaka i tam kupił, w tym sklepie, w którym był, tego nie było. I to jest naprawdę super. Ja bardzo często to wykorzystuję, ale taka lista jest przydatna nie tylko, jeżeli chodzi o zakupy, bo na przykład, jeżeli następnego dnia w szkole chcecie z dzieciakami zrobić coś, to sobie robicie po prostu listę, co po kolei z nimi zrobicie. Najpierw będzie dyktando, tak jak mówiłam, potem zrobię sobie praca plastyczna, potem przeczytamy tekst w podręczniku. Oj, przepraszam, tutaj praca plastyczna. Czekajcie, muszę zrobić, o tak. Tekst w podręczniku, potem zrobimy ćwiczenia, zadanie pierwsze i drugie, strona 34, a potem zeszyt i na przykład zeszyt i napiszą zdania o Koperniku, tak? Koperniku. Teraz patrzcie. To jest moja notatka, moja lista zadań na jutro do szkoły. Ja przychodzę sobie do szkoły i nie muszę mieć tam nigdzie, bo nieraz jest tak, że mamy dużo lekcji z dzieciakami, prawda? I dużo zadań, albo jeszcze tam dyrekcja coś prosiła, żebyśmy zrobili, albo jeszcze jakieś mamy inne zajęcia. To ja sobie po prostu robię taką listę zadań, które w szkole mam zrobić, albo w szkole robię listę zadań, które mam zrobić w domu i po prostu sobie tylko wchodzę i jak zrobię. To odhaczam, aha, ciach, i to już jest zrobione. Praca plastyczna, dobra, aha, czyli nam jeszcze został tekst, ćwiczenia i tak dalej, tak? Tak więc to jest bardzo fajny organizer, taki właśnie do, no mówię, do organizowania i do zapisywania tych ważnych, które potrzebujemy. Ja również używam na tablecie, na moim smartfonie. Aha, jeszcze miałam Wam pokazać, jak to wygląda na komputerze. Ok, popatrzcie. Jesteśmy teraz znowu w Google'ach i teraz znowu 9 kwadracików. Tutaj nie widać kipa, ale jak się kliknie na dół tutaj więcej, to popatrzcie, jest kip. Klikam na niego. Czekam, aż się tutaj załaduje. O! Proszę bardzo, i te notatki, które przed chwilą zrobiłam w moim telefonie, one też są tutaj, widzicie, w komputerze. I teraz co jeszcze? Ja mogę zrobić właśnie w komputerze sobie notatkę, utwórz notatkę, zadania na jutro. No i znowu tutaj piszę. OK. I to, co tu zrobiłam, mogę sobie ustalić na jakimś kolorem, na żółto, zamykam i ta notatka tutaj jest. Za chwilę, jak wejdę sobie do telefonu, o, do kipa, czekajcie, czekam, aż to się z chwilę zsynchronizuje. O, ciach, widzicie? Już mam w swoim telefonie tę notatkę, więc to działa naprawdę bardzo szybko, więc ja polecam Wam tego kipa, bo on jest naprawdę niezastąpiony. No dobra, to mamy kolejne narzędzie. Jeszcze Wam pokażę szybciutko, bo tutaj na telefonie chcę to pokazać, a następnie już pokażę na. Aha, czego ja jeszcze używam? Używam jeszcze z narzędzi Google'a, używam tłumacza Google. I tutaj oczywiście możemy sobie tłumaczyć albo z polskiego na każdy inny język, albo z każdego innego na polski. I możemy sobie
tutaj po prostu tworzyć potem na przykład słownik do nauki, tak? Na przykład nie wiemy, jak jest, wyszukujemy w internecie na przykład jakiś obrazek. Ja bardzo często szukam w języku angielskim obrazków, bo jest ich o wiele więcej niż w języku polskim, albo na przykład na Pinterestie też wyszukuję po angielsku różne materiały. No to na przykład właśnie wpisuję sobie i nie wiem, jak jest, na przykład chcę zrobić pracę plastyczną ze słoniem, a nie wiem, jak się nazywa słoń, no to wpisuję wyraz i od razu mi się, widzicie, to tłumaczy i mogę to dodać jeszcze do słownika. I wtedy mogę się potem nauczyć tych słówek, które sobie gdzieś tam wcześniej tłumaczyłam. Jeżeli chodzi o telefon, to ja też bardzo lubię kalendarz googlowski, bo jak zaznaczę sobie to, co jest ważne dla mnie w tym kalendarzu, nie używam już też papierowego kalendarza, bo tak naprawdę często na przykład zmieniam torebkę, albo czasem lubię plecak, zapominałam wiecznie tego kalendarza papierowego, nie miałam go przy sobie. I wtedy to powodowało no, jakieś tam problemy w stylu, że tak, że w stylu, że na przykład czegoś zapomniałam, miałam tam zapisane w kalendarzu, zgubiłam ten kalendarz, nie pamiętam, gdzie położyłam i tak dalej. Więc w tym momencie używam właśnie kalendarza Google. I tu jest bardzo prosto to zrobić. Jeżeli nie macie go na swoim telefonie, to ja Wam już pokażę, jak go ustawić, czy na przykład w tablecie, który macie. Jak przytrzymacie dłużej ekran swojego tabletu, to te ekrany jakby zmniejszą się, tak? I pojawiają się tutaj, zobaczcie, tapety, widżety i ustawienia ekranu głównego. Musicie wejść w widżety i teraz w tych widżetach musicie znaleźć, poczekajcie, o, tutaj jest na przykład kalendarz Google'a. Albo ja mam też coś takiego jak terminarz, S-terminarz. On jest połączony z kalendarzem Google'a, ale można też sobie zainstalować kalendarz Google'a i teraz ja Wam pokażę, jak to wyciągnąć, że tak powiem, na zewnątrz. Trzeba to, o, to będziemy brać, to tutaj. Trzeba to przytrzymać. No, weźże się. No, patrzcie, wredne. Telefon się zbuntował. Dobra, jeszcze raz. Przytrzymać i teraz muszę to ustawić na którymś ekranie. Tu mi się nie zmieści, więc sobie dodam jeszcze jeden ekran i tutaj upuszczę. Hop. O. I to jest mój kalendarz Google'owy, który mogę tak samo jak Keep ustawiać na komputerze, tak? O. I mogę też dodawać tutaj różne ważne daty właśnie przez kliknięcie podwójne, na przykład jakieś, wiecie, radę mamy, załóżmy kiedy, nie wiem, 12 jest rada. No to klikam sobie dwa razy na 12. Otwiera mi się kalendarz Google'a. No, aha, dobra, to tylko jeden raz się pokazuje. Dobra, ciach. I 12. Nie masz planów. OK, kliknij, żeby zaplanować ten dzień. I teraz uwaga. Wpisz tytuł, czyli informacja o lokalizacji. No dobra, niech ma lokalizację. OK, i teraz tak, wpisuję Rada Pedagogiczna. Gotowe. I teraz nie cały dzień, tylko będzie rada od 15:00. Mam nadzieję, że będzie tylko do 17. Okej. Ciach. Od 15 do 17 będzie rada. Jeżeli miałaby trwać cały dzień, no to tutaj wiecie, tu macie o taki wichajsterek, tak? No i co? I uwaga, to będzie Wam przypominało 30 minut wcześniej, że jest rada, ale możecie sobie ustawić, że na przykład może Wam przypominać jakoś tam w innym czasie, na przykład może Wam jeden dzień przypomnieć wcześniej. Jeden dzień wcześniej Wam przypomni, tak? OK, wykonane. 30 minut wywalamy. Dzień wcześniej niech mi telefon przypomni, że ja mam jutro radę.
Abym nie zapomniała dokończyć sprawozdania. Klikam zapisz. OK. Utworzono wydarzenie. Wychodzę z tego i teraz popatrzcie. Na moim kalendarzu, w moim kalendarzu już jest zapisane, że Rada Pedagogiczna. OK. 21 idę do dentysty, więc sobie zapisuję. Teraz dentysta gotowe. O, idę o godzinie 16:30 do 17:30 i on mi znowu może przypomnieć albo 30 minut wcześniej, albo mogę sobie to ustawić. OK, tu jest dentysta. No a jeszcze sobie na przykład zapiszemy takie wydarzenie, które będzie trwało 2 dni. Na przykład 16, 15 jadę na wycieczkę i ona będzie do 17, tak? No to ja sobie piszę teraz tak. Wycieczka. OK. I teraz cały dzień. I ona jeszcze w ogóle będzie, widzicie, mogę tutaj zapisać, że ona będzie trwała nie do piątku, tylko do niedzieli. Hop. OK. I tu jeszcze kolor można zmienić, że ta wycieczka będzie na przykład na czerwono. Zapisz. I popatrzcie, jak wyjdę teraz z tego.
Bardzo Was przepraszam, znowu mnie niestety wyrzuciło. Coś nam dzisiaj nie sprzyja, ten internet, nie wiem dlaczego. No właśnie, już jest, na szczęście. Udostępniam tu trochę internet ze swojego telefonu. Niestety, chyba dzisiaj piątek, wszyscy siedzą po prostu już po pracy, wiecie, w internecie. Dlatego tak wychodzi, jak wychodzi. No nic, dobra, próbujemy dalej. Więc mamy ten kalendarz Google'a, który no myślę, że w jakiś sposób Wam się też przyda, bo on jest naprawdę bardzo fajny i tak jak mówię, trzeba się przyzwyczaić do korzystania z niego. Ja zapominałam bardzo często i potem gdzieś tam gubiłam, umawiałam się i nagle okazywało się, że ach nie, tutaj miałam coś ważnego. Teraz wpisuję wszystko, że nawet tam córa gdzieś jedzie, a tutaj syn prosił mnie, żeby zawieźć go gdzieś tam i tak dalej, bo tych zadań jest tak dużo teraz, że czasem się w nich po prostu gubimy. U mnie karteczki wszelkie nie miały racji bytu, gubiły się i po prostu nie mogłam tego znaleźć. Tak jak mówię, kalendarz taki papierowy też gubiłam i gdzieś tam nie udawało mi się zsynchronizować tych wszystkich zadań, które były przede mną. Więc polecam naprawdę kalendarz Google'a. I teraz jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Jak to wygląda tutaj, bo oczywiście, jak wejdziecie sobie w kalendarz na swoim koncie, o, proszę bardzo, to jak najbardziej wszystko to, nie wiem, czy to widzicie, ale mam nadzieję, że widzicie, że wszystko to, co wpisałam w telefonie, jest również w tym kalendarzu i oczywiście tutaj też mogę to wpisywać. Czyli popatrzcie, po prostu klikam. Że na przykład tutaj będzie kawa z Krysią i nie cały dzień, tylko kawa z Krysią będzie od 5:30 do 6:30. Zapisuję. O, proszę bardzo, i kawa z Krysią już zapisana na 19. I tak dalej, więc możemy tutaj sobie dodawać tych wydarzeń, ile tylko chcemy. To jest kalendarz Google'a i mam nadzieję, że on się Wam też po prostu przyda. Pokażę Wam jeszcze jedno narzędzie, o którym mówiłam, czyli to narzędzie do poprawy zdjęć i ono się nazywa Snap Seed. Syny apy sy ed. Snap Seed. Już Snap Seed. To narzędzie jest już, nie będę go bardzo szeroko omawiała, ale tylko Wam powiem, że ono służy do obróbki zdjęć. I teraz można tutaj oczywiście wybierać zdjęcia z galerii, które mamy. I teraz zobaczcie, można tutaj im jakieś filtry nadawać, tak? Więc można poprawiać te zdjęcia, jak ktoś by się chciał tam pobawić, żeby te zdjęcia jakoś ładniej wyglądały. Tu mamy jeszcze narzędzia, możemy przycinać te zdjęcia. Także jakieś ramki dodawać, tekst na przykład, prawda? O, możemy sobie tutaj, zobaczcie, jaki ładny tekst można dodać, o, albo taki w różnym miejscu, prawda? Kliknij dwukrotnie. Witajcie. Hop, okej. Okay. O, widzicie, jaki piękny tekst? Czekajcie, bo zanim się tutaj. O, hop, tak? I mogę sobie dodać na przykład właśnie tekst, co tu jeszcze, no tego jest cała masa, oczywiście to w kolorze też może być jakimś tam, o na przykład na niebiesko, można sobie tutaj zaznaczyć. Wśród narzędzi jeszcze jest na przykład o ramki, ramki też są fajne, hop, i jakąś taką artystyczną ramkę mogę sobie tutaj dodać, prawda, więc tutaj te zdjęcia można. No i oczywiście eksportuj.
O, i znowu zobaczcie, mamy tutaj znaczek udostępnij. No i teraz patrzcie, mogę to zdjęcie udostępnić i on teraz przygotowuje to zdjęcie. Chwilę to trwa. No, dawaj, dawaj, dawaj. Czekamy. Ach, przerabia to zdjęcie, strasznie to długo trwa. Szczegóły, no może zaraz. Zaraz może się w końcu udostępni. Zapisuję zdjęcie. O, i teraz popatrzcie, co ja mogę z tym zdjęciem zrobić. Jeszcze nie widzicie. O, teraz. Patrzcie, mogę udostępnić do Google Keepa, mogę przesłać do zdjęć, mogę dodać do jakiejś mapy, ale mogę też wysłać mailem to zdjęcie. Mogę też na przykład na Facebooka sobie wstawić, prawda? Ja go wyślę do zdjęć, żebyście widziały, że. O, proszę bardzo, prześlij do zdjęć, do tabletowej klasy, jak najbardziej prześlij. I teraz tu się przesyła. Przesyła, przesyła. Super, przesłane. I teraz popatrzcie, idę tutaj do moich zdjęć i powinnyśmy to już u siebie mieć. Czekajcie, strasznie wolny internet. O, jest, widzicie to zdjęcie, które przed chwilą zrobiłam, jest z napisem i już je macie w chmurze, więc nie trzeba zapisywać, nie wiem, na jakichś pendrive'ach, przenosić i tak dalej, od razu tutaj wszystko mamy. Zastanawiam się teraz, czy można by było, nie, tutaj akurat nie mogę zaznaczyć kilku zdjęć, bo chciałabym zrobić tutaj kolaż, ale niestety w tym programie kolażu nie zrobię, ale polecam fajną aplikację do robienia kolaży, na przykład PicsApp. To nie jest już googlowe narzędzie, ale PicsApp jest fajny. Zresztą, jak wejdziecie, ja Wam pokażę, bo jest też bardzo proste do znalezienia. Czekajcie. Jak wejdziecie sobie w sklep Play i wpiszecie w wyszukiwaniu kolaż, nie zi, tylko ży, kolaż. O, op. To znajdziecie bardzo dużo narzędzi, które pozwalają robić takie kolaże. I tylko po prostu trzeba by było sobie przetestować którąś z nich wybrać. Można taką wybrać, która ma duże, fajne opinie. O, tutaj na przykład Photocollage Maker, zobaczcie. O, i proszę bardzo, możemy robić kolaże, kilka zdjęć wybierać, jakieś tła dodawać do tego, jakieś nakładki i tak dalej, więc myślę, że można z tego sobie skorzystać. Jakieś, o proszę bardzo, podpisy, prawda? I jak macie dużo zdjęć, to można z tego coś tam fajnego zmontować. Okej, okay, to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o aplikację na. A, nie, jeszcze przepraszam. Jeszcze mówiłam o tym, że możecie być też youtuberkami. Słuchajcie, jak sobie nagracie jakiś film, zaraz Wam to pokażę. Ja tutaj przez chwilę nagram to, co mamy na ekranie komputera. Ach, dobra, nie robię zdjęcia, tylko nagrywam. Okej. Okay. Nagrywa się, nagrywa, ciach, 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 rozmawiamy sobie. Jest bardzo miło, piękny wieczór i tak dalej. Hop, dobra, będzie tak 10 sekund. I dobra, mam to już nagrane. I to nagranie mam w galerii. I chciałabym to nagranie wrzucić na YouTube. No to patrzcie, co robię. Idę do galerii. Wybieram swoje nagranie. Widzicie tu u góry taki znaczek? Udostępnij. No właśnie, klikam na to. I teraz szukam tutaj YouTube'a wśród tych narzędzi, które mi się pokazują. O, widzicie? Klikam na YouTube. To jest moje konto YouTube'owe. O, on się tutaj pyta, które konto? Konto tabletowa klasa, tak? Tytuł damy próba, bo żeby później oczywiście to usunąć.
opis tego filmu. Na razie ja go ustawię jako prywatny, dobrze? Żeby ludzkość nie widziała tych głupot, które nagrałam. Ale wy możecie oczywiście ustawić, że to będzie film publiczny. No i teraz słuchajcie, opis, film na próbę. Dobra. I zobaczcie, tu wybieram taką tą strzałeczkę niebieską. O, i to się przesyła. Tak? Halo, halo, czy inni mnie słyszą? Bo pani Krystyna pisze, że cisza u pani Krystyny. A, to być może jakieś. Dobra, czyli jakieś przejściowe może u pani Krystyny problemy. Okej, dobra, super. Dobra, i widzicie? I to wideo zostało przesłane już na YouTube. No i teraz uwaga, idziemy na YouTube. Czyli możemy sobie wejść na to YouTube przez telefon. Hop. Wchodzę do YouTube'a. I teraz oczywiście nie oglądam głupot, które tu mi się pojawiają, tylko klikam o tutaj w górnym prawym rogu na ten mój znaczek i pojawia się, popatrzcie, mój kanał. Klikam na mój kanał. Cała Twoja aktywność jest prywatna. Utworzone listy filmów, które Ci się pojawiają, dobrze. Utworzone playlisty, filmy, które Ci się podobają. Kurczę, a gdzie są moje? No dobra. Nie, mi się nie podoba Minecraft. Poczekajcie, filmy, które Ci się podobają. Gdzie są moje filmy? Biblioteka? Nie. Moje filmy. O, proszę bardzo, w moich filmach to się działo. Ok. I teraz gdzie? Ale to dlatego, że to jest prywatne po prostu, tak? Gdyby to było publiczne, to wtedy byłoby widać na moim kanale. I tam wtedy, gdzie mój kanał, byłyby te filmy. No i to jest dostępne do oglądania oczywiście, tak? Jak ja sobie to włączę, a widzicie? O, i teraz tutaj mogę oglądać na YouTube. I w ten sposób możecie zostać YouTuberami. Możecie sobie oczywiście nagrywać filmy, albo możecie je montować. Są też różne aplikacje do montowania filmów. Jak wpiszecie na przykład Movie Maker, o, Movie Maker, czyli coś do robienia filmów, to popatrzcie, macie na przykład ta aplikacja jest fajna, o, Movie Maker, albo tu edytor wideo i wtedy możecie zrobić sobie filmik ze zdjęć, które macie w telefonie, tak? Czyli wybieracie zdjęcia, pach, pach, pach. Ustalacie na przykład, że każde zdjęcie będzie tam 2-3 sekundy, albo nawet tego nie musicie ustalać, bo on to automatycznie jakoś tam domyślnie ustawia. Dodajecie jakąś muzykę z biblioteki i montujecie sobie filmik, a potem wysyłacie, jak już zmontujecie, zapisujecie sobie na telefonie, albo tam być może będzie też taki znaczek, wiecie, udostępnij. To wtedy, jak klikniecie na ten znaczek udostępnij, to Wam się pokażą opcje i wtedy możecie wybrać YouTube i przesyłacie na swój kanał i jesteście YouTuberkami i macie szacunek u swoich uczniów, tak? I będą później Wam dawać suby. Moi uczniowie na przykład przychodzą, proszę Pani, zasubowałem Pani kanał na przykład, nie? Wow, super, nie? Bo na przykład ja tam wrzuciłam, widziałem taki filmik, co Pani kręciła na lekcji. Ja mówię, no właśnie, bo ja coś tam kręcę i później wrzucam to na YouTube. No dobra, to już mamy w sumie chyba większość aplikacji, o których dzisiaj chciałam powiedzieć, ale została nam jeszcze jedna mega fajna. Ja teraz wyłączę już to. Okej, poczekajcie. Dobra, pozbędę się już telefonu tutaj, bo on się strasznie tu przegrzewa. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać jeszcze taką mega fajną aplikację, którą macie w ramach konta Google'owego. A mianowicie aplikację, dzięki której możecie założyć swoją własną stronę internetową. Ta aplikacja, oj, poczekajcie, bo muszę się przełączyć na tabletową klasę. Ciach, jestem. Ta aplikacja oczywiście mieszka w dziewięciu krateczkach i
Nie widać jej czasem tutaj, a czasem ją widać. Przedtem było ją widać, bo na innym, bo byłam na innym koncie. Tutaj jej teraz nie ma, więc klikam sobie na więcej. Ta aplikacja nazywa się Blogger. Blogger. W tym blogerze możecie sobie zrobić swoją własną stronę internetową. No i teraz, jak to zrobić? To jest bardzo proste. I prowadzenie bloga w zasadzie można bardzo mocno porównać, wiecie do czego? Do wysyłania. Czekajcie, ja sobie tutaj, o tak, żebyście mnie widziały. Do wysyłania, słuchajcie, maili. Zobaczycie, jakie to jest naprawdę proste. No to uwaga, do dzieła. Z tych 9 krateczek wybieramy sobie tutaj ten znaczek z literką B, czyli bloger. I teraz patrzcie, jak to zrobić? Poczekajcie, bo ja ciągle jestem na koncie mistrzowie kodowania. Nie, ja nie chcę być na koncie mistrzowie kodowania, tylko chcę na tabletową klasę iść. O, właśnie, dobra, bloger, hop. Kurczę, ja chcę, bo tutaj mam, wiecie co? Bo ja tu mam założonego bloga. O, ktoś nazywa Lubimy Naukę. I teraz, kurczę, nie wiem, jakby to wyglądało u Was, jeżeli nie macie tego bloga. Ale tutaj popatrzcie, jeżeli nic nie będziecie mieli, to na pewno będzie nowy blog albo utwórz blog. Ja już teraz nie pamiętam, jak to jest nie mieć bloga, bo wiecie co, prawie na każdym koncie, które mam gmailowe, mam jakiegoś bloga, bo jestem też zapalonym blogerem. W każdym razie na pewno nie będziecie mieli takiego znaczka nowy post, bo najpierw musicie w ogóle utworzyć bloga. I teraz, jeżeli macie tam gdzieś coś takiego, utwórz bloga, nowy blog, to właśnie to trzeba kliknąć. Ja to mam tutaj pod tym dzióbkiem, bo mam już tu przypisany blog Lubimy Naukę, ale pod spodem, zobaczcie, mam też taki przycisk nowy blog. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jak ja kliknę nowy blog, to pojawia mi się okno, w którym zaczynam tworzyć swoją własną stronę. I teraz, jak będzie się nazywał mój blog? To znaczy, jaki będzie jego tytuł? Na przykład programowanie z Urbisami. Na przykład coś w tym stylu, tak? Mam jakąś tam grupę małych Urbisów, z którymi programuję i chciałabym pokazać światu, jak się bawimy, jakie mamy pomysły na zajęcia związane z programowaniem. I teraz uwaga, pod spodem, bo tu mamy tytuł, tak? To będzie taki nagłówek u góry, a tutaj mam adres. I teraz, tutaj muszę wpisać coś, co wpisujemy w pasku adresu, tak samo jak mamy na przykład tak, wp.pl albo onet.pl. Albo wpisujemy google.pl, albo nie wiem, wpisujemy mistrzowiekodowania.pl, tak? Czy coś takiego. To tutaj musimy właśnie nadać sobie nazwę. Tylko u nas nie będzie się to nazywało na przykład, nie wiem, programiści.pl, tylko będzie to wyglądało trochę inaczej. Ale zaraz Wam powiem jak. Tylko na początek musicie wymyślić adres. To znaczy, coś takiego, co będzie chwytliwe i co będzie łatwe do wpisania, tylko uwaga, wiele nazw już jest zajętych. I na przykład popatrzcie, jak ja wpiszę programiści, oczywiście nie używamy polskich znaków, to widzicie, pojawia mi się, że mój blog będzie się nazywał programiści.blogspot.com. Okej, spróbujmy. Ups, niestety. Ten adres bloga jest niedostępny. No to może, a może spróbujmy programowanie z Urbisami. Programowanie z Urbisami. Trochę to długie. O, ale popatrzcie, mam informację, że ten adres bloga jest dostępny. Czyli mój blog mógłby się właśnie nazywać programowanie z Urbisami. Tak? No dobra, i ja sobie to zostawię.
I teraz następny krok, który muszę poczynić, to wybrać, jak moja strona będzie wyglądała. Ale nie martwcie się, że jak teraz wybierzecie, to potem już nie będziecie mogli tego zmienić. Będziecie mogli to zmienić. Na początek wybierzcie sobie taki prosty szablon. O, albo tutaj, tu jest prosty, bo okno obrazu. Te dwa są bardzo proste i przejrzyste na początek. Chociaż tutaj też jest dosyć fajne. I teraz popatrzcie, jak sobie zaznaczycie to, to nic nie stoi potem na przeszkodzie, żeby to zmienić, tak? Dobra, wezmę ten pomarańczowy. I teraz popatrzcie, to wszystko. Tytuł, adres i wygląd. I za chwilę będziecie mieli swoją własną stronę. Klikamy, utwórz bloga. Pani Krystyno, strasznie mi przykro, że... aha, bo pani łączy się z tabletem. Bo wie pani co, jest tak, że z tabletu czasami, ja też na przykład miałam głos, a nie widziałam, jak się łączyłam z jakimiś webinarami. Proszę spróbować z komputera może. No i teraz moi drodzy, popatrzcie. Macie już bloga, jeżeli robicie to razem ze mną, jeżeli nie, to możecie później wypróbować. Słuchajcie, mamy bloga programowanie z urwisami. Popatrzcie, nawet mogę już go wyświetlić, to znaczy, że mogę zobaczyć, jak on wygląda. OK, klikam, wyświetl bloga. Wow! Tutaj oczywiście są informacja o ciasteczkach, więc klikam, że OK, rozumiem. Popatrzcie. Programowanie z urwisami. I to jest moja strona. No to teraz czas, żeby zamieścić tutaj jakąś informację. No okej, okay, wracam do mojego, jak to nazwać? To można nazwać takie centrum dowodzenia, zarządzania tym blogiem. I tutaj mogę tworzyć swoje posty. Tutaj jest informacja, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej musisz informować użytkowników z krajów unijnych o plikach cookie i za każdym razem będzie się właśnie pojawiała ta informacja o tych ciasteczkach. OK, rozumiem. No i teraz, na razie nie mamy żadnych postów na naszym blogu. No więc zachęca nas do utworzenia nowego postu przycisk pomarańczowy na górze, czyli nowy post. No więc klikam. I teraz popatrzcie. On się tutaj ładuje. Hop. I teraz popatrzcie, zaczyna się cała zabawa. Ale czy nie przypomina Wam to trochę jakiegoś dokumentu, nie wiem, Wordowego albo Google'owego, albo czy na przykład, nie wiem, okna z wysyłaniem maila, prawda? Jest to bardzo podobne. Popatrzcie, tytuł posta. Tytuł posta to będzie tak jak tytuł na przykład artykułu w gazecie. Albo tytuł posta na przykład na onet.pl, tak, że rząd wprowadził nowe opłaty, nie wiem, drogowe, tak? Nasz tytuł posta będzie brzmiał powitanie. OK, powitanie, no to teraz witamy się z ludźmi na naszym blogu. Witajcie na naszym blogu. Będziemy na nim pokazywać, jak uczymy się programowania. Klikam Enter i teraz tu pod spodem chciałabym wstawić jakieś zdjęcie. Klikam na obrazek, popatrzcie tutaj, o, nad tekstem, obrazek i zobaczcie. Mogę wybrać pliki z komputera, mogę wybrać pliki już z tego bloga, no ale oczywiście to jest mój nowy blog, więc tutaj nic nie będzie. Mogę wybrać plik zdjęcie z telefonu, czyli to jest właśnie nasz dysk Google, tak? Patrzcie, jak sobie fajnie zrobiliśmy teraz zdjęcie, które nam się wcześniej, które nam się teraz przyda. Mamy dwa ludziki. One nas witają, klikamy, że to zdjęcie właśnie chcemy wykorzystać na naszym blogu, zaznaczam je i klikam dodaj wybrane. Ciach. No i nasz post będzie wyglądał tak. Możemy sobie nawet, zobaczcie, zrobić podgląd, czyli podejrzeć. Zanim opublikujemy, można go podejrzeć. Klikam podgląd.
No i teraz proszę, programowanie z urwicami, tutaj jest powitamy. Witajcie na naszym blogu, będziemy na nim pokazywać, jak uczymy się programowania. I możemy jeszcze dopisać. Pozdrawiamy, klasa urwisów. Tak? I jeszcze buźkę możemy dodać. Tutaj są buzi. Poczekajcie, emoji. O, hop, 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 hop. O, mamy buźkę. Dobra, ciach. Mogę oczywiście tę czcionkę, zobaczcie, powiększyć i zrobić z niej dużą czcionkę. Słowo witajcie mogę pogrubić. Całość mogę na przykład zrobić kolorową czcionką. To oczywiście już od Was zależy. Hop, tak? Co jeszcze? Mogę wstawić film, jeżeli macie filmik, ale można tutaj też oczywiście podlinkować film z YouTube, tak? Można ten tekst, zobaczcie, ustawić od prawej, wyśrodkowany, można cały tekst wyjustować, więc tutaj jest bardzo dużo możliwości. A i jeszcze możecie wybrać sobie czcionkę. Na przykład wybieracie sobie o jakąś tam Verdana, czy jaką tam po prostu chcecie, tak? Hop, ciach. I teraz co robimy? I teraz po prostu publikujemy nasz post. Opublikuj. On się teraz pyta, czy udostępnić to w Google Plus. Google Plus to jest taka trochę, to jest taki trochę Facebook Google'owy i jest społeczność, która korzysta z Google Plus, ale powiem Wam szczerze, ja z tego nie korzystam, więc nie udostępniam w Google Plus i klikam tutaj anuluj. No i ja już, popatrzcie, ja jestem cały czas w moim tutaj centrum dowodzenia, moim blogiem, tak? Więc teraz, żeby zobaczyć to, co napisałam, muszę tutaj kliknąć wyświetl bloga. Hop. Proszę bardzo, i to jest mój blog. Programowanie z urwisami. Powitanie. Witajcie na naszym blogu. Prawda, że proste? Po prostu, no, banalnie proste, tak? To są dosłownie trzy kroki, żeby móc po prostu programować, publikować na blogu swoje posty. Tutaj macie archiwum bloga i wszystkie posty, które Wam się będą pojawiały, to one tutaj będą. I teraz uwaga. Jedyny mankament, w sumie może nawet nie mankament, tylko sytuacja wygląda na blogu tak, że blogi spadają w dół. Ale to tak samo jak na przykład na Facebooku, prawda? Że te najnowsze posty zawsze są u góry, są widoczne. Natomiast te wszystkie stare spadają w dół i trzeba się do nich dokopać. No dobra, no to opublikujmy sobie jeszcze jakiś jeden post, w którym będzie link, tak, żebyście mogli na przykład udostępnić na swoim blogu link do projektu skreczowego, który zrobicie razem z uczniami. Okej, no to uwaga, klikam nowy post. I teraz piszemy projekt skreczowy albo nasz pierwszy projekt. Pierwszy projekt, właściwie skreczowy projekt powinno być. Pierwszy skreczowy projekt. Aha, dobra, literówka. Dobra. I teraz tak. Dziś stworzyliśmy nasz pierwszy skreczowy projekt dotyczył czegoś tam. Opisujemy. I teraz uwaga, możemy tutaj wkleić link do projektu. Ja teraz przejdę sobie do mojej strony skreczowej i pokażę Wam taki fajny projekt, który zrobiłam ostatnio. Moje rzeczy. O, mecz piłki nożnej. Ciach.
To jest projekt, który został opisany na blogu Oswajamy Programowanie i za chwilę Wam wrzucę link do tego. Wrzucę Wam link do tego artykułu, bo tam są do pobrania karty. Pamiętacie karty skreczowe? Tam są opublikowane nowe karty. Można je pobrać, wydrukować, zalaminować i działać według instrukcji. I uwaga, popatrzcie, jak fajnie wygląda ten projekt. To tutaj powiększę. Kiedy kliknę zieloną flagę, mam dwie postaci: kota i myszkę. Przepraszam, i małpkę. I kot ma za zadanie strzelać gole tej małpce. I uwaga. Jeżeli kot trafi i piłka tutaj dotknie zielonego pola, to kot dostaje punkt. Ale jeżeli kot nie złapie piłki i piłka wyjdzie tutaj na out, czyli na czerwoną linię, no to gra się kończy. Uwaga, kot może strzelać gole z tak zwanej przerzutki. To chłopaki będą wiedzieli, o co chodzi, że wtedy kot odwraca się do góry nogami i kopie jakby z nad głowy, prawda? Dobra, uwaga, patrzcie, hop, o, a teraz, o, tu muszę, o, przegrałam, dobra, bo piłka wyszła, to spróbujmy jeszcze raz, o, hop, kopię, ciężko jest, wiecie, ciężko jest sterować dwoma, dobra, był gol, widzicie, hop, spróbuję teraz, i teraz on strzelił gola, widzicie, o, z takiej przewrotki. Pewnie u Was to troszeczkę tak laguje, czyli jest w zwolnionym tempie. No i teraz, jeżeli zrobicie jakiś projekt, to możecie skopiować, popatrzcie, link do tego projektu. Kopiuję. I teraz idę do mojego bloga. O. Ja tutaj tu hop jestem, momencik. O, tu jestem w blogu. I teraz wklejam Ctrl V, wklejam ten link, ale on jest na razie zwykłym tekstem. I jeszcze musicie sprawić, żeby ten tekst był aktywnym linkiem. Więc musicie go zaznaczyć. Ciach. I klikacie na słowo link. Ciach. I teraz to już jest aktywne. Tutaj nie, ale jak opublikujecie ten post, to będzie aktywne. No dobra, to klikam opublikuj. On znowu pyta. To gdzieś kurczę można wyłączyć, ale no dobra, klikam anuluj. I znowu wyświetlamy bloga. Wyświetl bloga. I proszę bardzo. Pierwszy skreczowy projekt. Dziś stworzyliśmy nasz pierwszy skreczowy projekt. Dotyczył czegoś tam, czegoś. Można dodać jeszcze jakieś zdjęcie. No i klik. Zobaczcie, jak najadę myszką tutaj na to, to jest aktywne, prawda? Link jest aktywny. Patrzcie, klikam i wtedy przenoszę się do projektu skreczowego. O, tutaj nie mam niestety flesza. Ok, już włączyłam. Czekam, czekam, aż się załaduje. Projekty skreczowe w Mozilla trochę słabiej chodzą, lepiej w Chromie. O, widzicie? I tutaj rodzice jakby na przykład chcieli zobaczyć. O, piłka wyleciała poza aut i koniec. Tu muszą grać dwie osoby. Jedna steruje kotem i przyciska klawisze W i S, a jedna małpką i przyciska strzałki. Ja już Wam wrzucam. Oswajamy programowanie. Już Wam wrzucam link do tego postu. Popatrzcie, Mistrzostwa Świata. Znowu coś nie tak. Czy inni też coś uważają, że coś nie tak? Czy tylko u pani Eli? Czy mnie słychać? A, okej, okay, dobra. Pani Elu, to może przeciążenie internetu? Super. I teraz patrzcie, jak wejdziecie na Oswajamy Programowanie, to pierwszy post. Mistrzostwa Świata po mistrzowsku. Popatrzcie, jak klikniemy, to mamy post.
Zbliża się długo oczekiwany przez fanów piłki nożnej mundial i tak dalej. Czy pamiętacie karty, które pamiętamy? Karty, tutaj jest jeszcze link do tego posta, gramy w karty. I jak zjedziecie trochę niżej, to karty pobierzecie pod tym adresem. I tutaj jest link, a tutaj jest adres do tego właśnie projektu, który przed chwilą Wam pokazywałam. Jak klikniecie w ten link, popatrzcie, hop. Czekamy, 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 aż się załaduje. O, proszę bardzo. Jak widzicie? Pani Elu, być może coś jest z internetem, bo inni piszą, że jest OK. I słyszą. Widzicie? No tak to jest z tym internetem. Chyba piątek to nie jest dobry czas na webinar. Następnym razem umówimy się na inny dzień. I teraz zobaczcie. Mamy do pobrania karty. Hop, widzicie? Krok po kroku pokazane, wytłumaczone, jak zrobić projekt, jakie bloczki trzeba wyciągać, co po kolei wkładać, więc to jest bardzo proste. Zresztą znacie pracę z kartami, bo karty zapewne wykorzystywaliście. Więc proszę bardzo, można zrobić swój własny projekt. Dzieciaki będą się na pewno cieszyły, bo wiadomo, zbliża się mundial, więc na pewno to im się spodoba. Tak więc. I to jest to, co tu widzicie, oswajamy programowanie, to też jest blog. Tak samo tworzymy posty właśnie tutaj. Ta strona to jest nic innego jak blog, który myśmy przed chwilą też stworzyli. Zobaczcie. Mamy programowanie z Urbisami i już mamy dwa posty na koncie. One tutaj są widoczne. Widzicie, że mamy dwa posty. Ja Wam pokażę mój blog jeszcze, Mali programiści. O, proszę bardzo. Hop. To jest blog, na którym też ja pokazuję, co robię z moimi dzieciakami. Nie zawsze mam też czas, żeby go uzupełniać, prawda? Ale trochę inspiracji możecie na nim znaleźć. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna i nie był, to zachęcam do oglądania, ale też zachęcam, oswajamy programowanie, bo tam też jest dużo fajnych artykułów, co można z dzieciakami robić właśnie w ramach nauki programowania. Jeżeli posty się skończą, to klikamy tutaj na starsze posty. O, i zjeżdżamy sobie w dół. Proszę bardzo, tych postów jest bardzo dużo i możecie zobaczyć, jak uczymy się tego programowania u mnie w szkole na przykład. Tak więc blogi są bardzo popularne. Na przykład jest taki popularny blog zamiast kserówki. Nie wiem, czy znacie. O, zamiast kserówki. Jeżeli nie znacie, to polecam, bo to jest bardzo fajny blog, który tworzy kilka nauczycielek w Polsce, właściwie nawet kilkanaście. I tutaj możecie na przykład znaleźć fajne pomysły na lekcje. Są też takie lekcje z programowaniem, ale są głównie lekcje na przykład matematyczne, popatrzcie, matematyczne łamigłówki, albo jakieś kostki opowieści. Matematyka w ruchu. Idźmy na starsze. O, popatrzcie. Kalendarz, jesienne wyścigi, jesienne drzewa. Czyli tak, są tu pomysły na prace plastyczne, są tu pomysły na zajęcia matematyczne, na ortograficzne i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam pokażę tutaj na samej górze, jak się wjedzie, o. Na przykład fajny post dotyczący nauki czytania, albo kabumy, jak wykorzystać muchy matematyczne. To wszystko jest, to jest blog, tak? To jest po prostu strona internetowa, więc taka bardzo prosta w formie bloga, więc jest to dosyć łatwe też do prowadzenia. Na przykład fajne jest kostki na matmie, to też polecam. Kostki na matmie to jest taki blog też prowadzony przez nauczycielki z Polski. Super belferki mini, gdzie są, zobaczcie, gry i zabawy z kostkami. Klasa pierwsza.
I proszę bardzo, zabawy z kostkami dla klasy pierwszej. Tak, kostki na matmie. Klasa druga, proszę bardzo, nie ma problemu. O, hop, ciach, tak? Tak więc to są wszystko blogi, więc generalnie prowadzenie strony internetowej nie jest jakieś strasznie trudne. Pokażę Wam jeszcze szybko, bo oczywiście widzicie, nie wszyscy muszą mieć pomarańczowego bloga. Tam widzieliście, że można było zmienić wygląd tego bloga. To ja Wam jeszcze pokażę, jak to można ustawić. To będzie w motywie. To będzie w motywie. I teraz patrzcie, jak tu kliknę motyw, to o, proszę bardzo, mogę zjechać w dół i zobaczyć, jak wyglądają różne te szablony tego bloga. Na przykład, o, można by było wybrać taki, i tutaj jest podgląd. Jakby wyglądał mój blog? O, programowanie z urwisami. O, wow, całkiem fajnie. Patrzcie, widzicie, każdy post osobno. Ciach, ciach, dobra. A wróćmy jeszcze i wybierzmy w innym kolorze. A może zielony, taki turkusowy jakiś. O, no trochę mało tutaj czytelne, tytuły mało czytelne. To bym trochę zmieniła, a może to. Widzicie? I generalnie możecie sobie najpierw klik i po prostu sprawdzać, jak wasz blog wyglądał? Ale mamy dzisiaj normalnie pecha z tym. Ciągle coś tam komuś ucieka. O, już okej, okay, dobra. Albo popatrzcie, tutaj jakieś emporio, w ogóle nowe szablony. Kiedyś tego nie było. O, tutaj nie jest to może fajne, jakieś takie czytelne. Ale na przykład, o, tutaj jest jakiś taki ładny, o, programowanie z urwisami, widzicie? No generalnie musielibyście sobie to przejrzeć i po prostu wybrać, tak? Który jakby blog będzie do Was pasował, która kolorystyka, jest trochę tego, o, tutaj jest ładny na przykład, o, całkiem to też fajnie wygląda. O, albo taki na przykład z trawką, proszę bardzo, tak? No jest tego bardzo dużo. I jeżeli wybierzecie sobie to, co Wam będzie pasowało do waszego no, bloga, o, to klikamy po prostu zastosuj do bloga. Motyw został zastosowany. Sprawdźmy, jak to wygląda. Wyświetl bloga. Hop. O, popatrzcie, teraz wygląda całkiem inaczej, prawda? Też wygląda fajnie. Tak więc zachęcam. Pamiętajcie, że teraz musicie się zastosować do tych nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Najlepiej, to polecam w zasadzie tak robić, że jak robicie zdjęcia na zajęciach, to róbcie takie zdjęcia, gdzie widać na przykład tylko dłonie dzieci. To wtedy absolutnie nie ma problemu z tym, że musicie, prawda, mieć jakieś tam zgody i tak dalej. Same dłonie i na przykład tablet czy robot i gdzieś tam dziecko siedzące tyłem, dzieci generalnie siedzące tyłem, gdzie nie widać twarzy, w tym momencie nie będziecie mieć problemów z wykorzystaniem tych zdjęć. I w tym momencie nikt Wam tam niczego nie zarzuci, tak? Natomiast jeżeli będziecie mieli zgody i opisany adres i rodzice wyrażą zgodę na publikowanie zdjęć, no to w tym momencie, ale to musicie po prostu ustalić, w jakiej formie chcecie to doprowadzić i ustalić z rodzicami, czy oni się zgadzają. No i odpowiednie dokumenty, jakie tam funkcjonują w waszej placówce, po prostu je dostosować i wręczyć rodzicom do podpisania. No dobra, pokażę Wam jeszcze raz w takim razie, jak odnaleźć tego naszego bloga, jak wrócić, że tak powiem, do niego w momencie, kiedy jesteśmy, o, poproszę, na normalnej stronie, o, Google, prawda, i nie pamiętamy, gdzie mieliśmy naszego bloga. No więc tak. Pamiętajcie, wchodzimy na google.pl,
Musicie się zalogować swoim kontem i jak już tutaj jesteście zalogowani, to 9 kropeczek. Jak macie 9 kropeczek, to szukacie takiej ikonki z literką B. Jak już jesteście, to wchodzicie w blogera. Op. I teraz już macie, zobaczcie, swój blog. Programowanie z Urbisami. Tak? I w tym momencie klikacie nowy post. OK. Jak roboty uczyły się rzucania. Jak roboty uczyły się rzucania. Jakiś dziwny temat, tytuł, dobra. OK. Dzisiaj razem z robotami ćwiczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie zdjęcie, a tutaj będzie na przykład link do filmu na YouTube. I teraz możecie tutaj wrzucić sobie link w ten sposób, że klikacie na link i tutaj go wklejacie, albo po prostu wklejacie link, zaznaczacie i klikacie link. Tak? I wtedy ten film będzie podlinkowane. Można też osadzić, ale to już jest trudne. To jest dosyć trudne, żeby osadzać filmy, a poza tym te filmy trochę spowalniają też działanie strony, więc raczej robimy tak, że po prostu lijemy, tak? No i jak już napiszemy sobie post, no to klikamy opublikuj. Hop. Czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. No, publikuj. Dobra, OK. Znowu pyta, czy to mamy. Ja nie chcę, kurczę, ja nie wiem, gdzie to wyłączyć. W każdym razie nie chcę tego. Być może w ustawieniach gdzieś to tam jest. No i teraz co robię? Wyświetl bloga. O, proszę, i mam kolejny post już opublikowany. Tak? Polecam, bo prowadzenie bloga jest fajną też dokumentacją. No dokumentacją, taką, prowadzeniem takiej dokumentacji możemy pokazać w każdej chwili na przykład dyrektorowi, co robimy na zajęciach, rodzicom. Bardzo często rodzice, chociaż wiem też, że na przykład na Facebooku są jakieś grupy zamknięte, są czasem na fanpage'u na przykład facebookowym, znaczy na fanpage'u szkolnym są publikowane jakieś zdjęcia, tak? Ale możecie sobie dla swojej własnej satysfakcji i dlatego na przykład jak macie jakieś fajne pomysły, to możecie się po prostu dzielić z nauczycielami tymi pomysłami. Ja akurat też prowadzę bloga nie tylko dla rodziców i dla dzieci, ale też dla właśnie dla nauczycieli innych, którzy mogą korzystać po prostu z tych pomysłów, tak? No dobra, kochani, to chyba byłoby tyle, bo tutaj jeszcze patrzę, co my jeszcze mamy z narzędzi Google'a, które mogłabym Wam pokazać. Ciągle mi się przełącza tutaj. Co my tu jeszcze mamy z tych narzędzi, które chciałam Wam pokazać? Tłumacz, kalendarz, Gmail, to wszystko znamy. YouTube już było, więcej. A, książki, właśnie. Jeszcze mogłabym Wam pokazać książki. To jest taki czytnik książek, ale tu się przełączę na moje książki, na moją bibliotekę z mojego konta, bo tutaj na tabletowa klasa nie mam żadnych książek. O, popatrzcie, tu jestem na koncie Joanna Panasewicz, czyli moje konto i tu jest moja biblioteka, tak? Jak sobie tutaj wybiorę, o, książki, hop, to wyskakuje mi taka strona i wtedy klikam moja biblioteka i przechodzę do mojej biblioteki, w której są, mam swoje własne książki, które również mogę czytać. Czytać na telefonie, bo w telefonie też mam aplikację książki. I teraz mogę te książki czytać albo na komputerze, tak? Mogę sobie tutaj ją wyświetlić, podgląd książki. O, mogę ją sobie tutaj czytać, ale jak ja tutaj załaduję sobie książkę, to mogę ją też czytać na telefonie. Tak więc jak tylko mi się w tym momencie będzie to
podobało. Oczywiście książki można też kupować w sklepie Play. Jak zainstalujecie sobie, już Wam pokażę. Jak zainstalujecie sobie aplikację książki, czekajcie, nie ten telefon, tylko ten. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Już się nie będę łączyć z tym, bo to strasznie mi spowalnia. Proszę bardzo. Tutaj na telefonie mam taką aplikację książki. O właśnie, i teraz w nią weszłam. I to jest tak, że to są książki Google Play. Mogę szukać tych książek, na przykład wybierając sobie o sklep. I teraz, jak wybiorę sobie sklep, o, wybrałam tu na samym dole, wybrałam sklep, to tutaj mamy tak: najlepsze płatne, nowości, gatunki, książki dla dzieci i najlepsze bezpłatne. I są też bezpłatne książki. I na przykład mamy jakaś książka Piotra Kołodziejskiego, Daleko od wszystkiego, albo na przykład 20 łatwych przepisów na smoothie, albo Zjawa komisarza, albo na przykład, no po angielsku są jakieś książki też darmowe, tak? Ale oczywiście są też książki. Oj, poczekajcie. Muszę wejść w książki. Na przykład najlepsze płatne książki i mamy jakieś tutaj książki, no na przykład Harry Potter jest, techniki manipulacji, jakiś tam Sekret Księcia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może nie ma jakichś takich nowości czytelniczych, wiecie, ale można coś tutaj znaleźć. Ale tutaj mogę też załadować sobie książki, które pobiorę na przykład kupię sobie gdzieś tam jakiegoś e-booka w jakiejś księgarni internetowej i mogę sobie załadować tutaj do książek i tutaj po prostu czytać z tego czytnika. Tak więc to jest bardzo fajna opcja. No dobra, to z tych aplikacji takich użytkowych to byłoby tyle. Ja jeszcze mam jedną, którą chciałam pokazać, ale myślę, że potrzebujemy przerwy. Zróbmy sobie przerwę, dobrze, na uzupełnienie płynów, na toaletę i na rozprostowanie kości. Po 15 minutach, jak wrócimy, to wtedy pokażę Wam jeszcze te aplikacje Tuntastic i będziemy odpowiadać na pytania. Dobra, to w takim razie ciach, nasz robot zrobił nam kawkę, więc zapraszam na kawę, tudzież na jakiś koktajl, bo w sumie jest 8, to jest trochę późno na kawę. Okej, okay, to do zobaczenia za, myślę, za jakieś 10-15 minut, dobra?